Halo, halo, dzień dobry. Witamy Szczeladzi na kolejnej edycji już trzeciej gali VIP Walcz i Pomagaj, a skomentuję ją dla Was razem z Klaudią Mitko. Dzień dobry. Przed nami jedna walka pokazowa, 9 walk łącznie na karcie mamy. Mamy 4 walki w formule MMA, 4 walki bokserskie i jedna walka w formule K1. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć, że na karcie mamy jedną walkę kobiet. Będzie to walka w formule boksu w kategorii Open. Tak jest. A dla wszystkich, którzy nie kojarzą i nie wiedzą, kim jest Klaudia. Klaudia jest czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, jest mistrzynią świata, mistrzynią Europy, wielokrotną mistrzynią Polski, multimedalistką zawodów w Polsce, na świecie. Klaudia specjalizuje się głównie walką właśnie w parterze i na pewno z wszystkich 4 walk, które mamy w MMA, jak walka przeniesie się do parteru, to nam coś o tym powie więcej. Tak jest? Dziękuję, Tomek, za dobre przedstawienie. Jasne, myślę, że Tomka wszyscy kojarzą. Tomek swoją ostatnią walkę stoczył niecały miesiąc temu na gali Cave MMA. Tak jest. A co do dzisiejszej karty walk, tak jak mówiłem wcześniej, mamy jedną walkę pokazową. Do 60 kg zawalczy Mikołaj Morys z Powiatowej Akademii Boksu w Będzinie oraz Gordian Dudkiewicz ze sportowego Zagłębia Banan Team. Później będziemy mieli prezentację zawodników. Mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, 4 walki MMA, 4 walki bokserskie, jedna walka w K1, a walką wieczoru jest chyba wszystkim znany Nikola Milanowicz z Body Christem. Nikola, najbardziej sławny ochroniarz Fame MMA, mający rekord zawodowy, dwie przegrane, jedną wygraną. I taka ciekawostka, ostatnią walkę stoczył tydzień temu na gali Poznań Fight Night, którą bardzo szybko wygrał przez techniczny knockout. Body Christ też swoją ostatnią walkę wygrał, natomiast odbyła się ona w 2021 roku. I do tej walki miało już dojść kilkukrotnie, jednak zawsze znalazł się powód, aby ona się nie odbyła, więc cieszymy się, że w końcu będziemy mogli zobaczyć to starcie. Jak myślisz, Tomek, jak ono się zakończy? Myślę, że zakończy się tak samo szybko jak tydzień temu. I zakończy się również wygraną Nikoli szybką. Okay. A dla wszystkich, którzy nie wiedzą, Nikola zadebiutował w 2021 roku na gali KSW z Mariuszem Pudzianowskim. Tak, wskoczył on wtedy za bombardiera, który miał wycinany wyrostek robaczkowy. Tak, to chyba była wtedy wypadł w ostatnim momencie. Tak, tak, tak. Kilka godzin przed galą właśnie Nikola wskoczył do walki i stoczył pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim. Okej, kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to jest cel, w którym odbywa się ta gala. Podczas tej gali będą zbierane pieniążki na budowę Centrum Sportowego Silesian Club w Katowicach. I centrum to będzie zajmowało się rozwojem młodych sportowców i skierowane jest głównie dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej. Tomek, co myślisz o takiej inicjatywie? Słyszałeś już o czymś takim w Polsce? Szczerze powiem, nie śledziłem rynku gal charytatywnych, nie słyszałem o czymś takim w Polsce. Myślę, że jest to bardzo dobre przedsięwzięcie i jestem jak najbardziej za tym. Jasne, ja sama pracuję z dziećmi i młodzieżą i uważam, że jest to idealny cel, na który możemy przekazać te pieniądze. Na pewno to zaplusuje w naszym społeczeństwie. Więc zachęcamy wszystkich do kupna per preview, kto jeszcze tego nie zrobił, no i do brania udziału w licytacjach, które będą podczas gali. Oprócz tego jeszcze nie dodaliśmy, że na gali będzie koncert Dawida Dedisa, rapera, tutaj od nas z Mysłowic. Tak. My osobiście jesteśmy fanami. Jesteśmy fanami i też na ten koncert czekamy. Mam nadzieję, że wy po tym koncercie również zostaniecie. Tak, przed nami będzie jeszcze 2 razy studio. Mam nadzieję, że uda nam się zaprosić naszych gości specjalnych, którzy są zaproszeni na tą galę, czyli Adriana Aresa Bośnińskiego i Adriana Dudka Banana.
Tak, i myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, kto będzie sędziował dzisiejsze pojedynki. Otóż, jeśli chodzi o formułę boksu i K1, będzie sędziował Mirosław Jaworski, a jeśli chodzi o MMA, dobrze chyba wszystkim znany w środowisku MMA Tomasz Jeruszka, trener Matadores Katowice. Dokładnie. Myślę, że zaraz oddamy głos do oktagonu. Tak, i zaczniemy prezentację zawodników. Przepraszam, zanim odbędzie się prezentacja zawodników, tak jak mówiłem wcześniej, będzie jedna walka pokazowa i będzie to właśnie boks do 60 kg. Będą to młode chłopaki. Jeden z chłopaków, Gordian Dudkiewicz, jest właśnie podopiecznym wspomnianego wcześniej Adriana Banana Dudka, który walczył bodajże 2 tygodnie temu na gali KSW, wygrywając decyzją sędziów z czeskim zawodnikiem. Zapomniałem, jak się nazywa. Dobrze, i jeszcze może kilka słów o tym, w jakim wymiarze czasu będą odbywały się te walki. Otóż na pewno dla naszych widzów znane jest to, że walki w MMA odbywają się 3 razy po 5 minut, natomiast jest to dystans walk zawodowych. Tutaj będą to walki w formule semi-pro, a więc walki będą trwały 3 rundy po 3 minuty. Dokładnie, a w boksie mamy 3 rundki po 2 minutki. Okej, okay. Czekamy na pierwszych wojowników dzisiaj. Już tutaj się na Mikołaja pojawili. Morysa i Gordiana Dudkiewicza. Jest to niska waga, więc ja w tej walce nie spodziewam się zakończenia tej walki przed czasem. Również się nie spodziewam tej walki zakończonej przed czasem, ale myślę, że chłopaki dają fajny pokaz. Szermierki na pięści. Na pewno. W tej wadze, tą wagę cechuje szybkość, więc myślę, że nie można tutaj spuszczać oczu. Tak, chłopaki mają bodajże po 14 lat, więc są na początku swojej kariery sportowej, ale już na pewno z sporymi umiejętnościami. Dlatego warto obserwować ich Dobra. A więc zaczynamy za chwilkę, czekamy na pierwszych wojowników w klatce i ruszamy z 3. edycją gali VIP Walcz i Pomagaj. A zatem, kochani, witamy bardzo serdecznie wszystkich wspaniałych, niesamowitych gości. Na samym wstępie bardzo proszę, przywitajcie sami siebie największymi brawami! Kochani, bardzo, bardzo dziękuję za te brawa, dziękuję za dzisiejsze emocje, które na pewno będą wam wszystkim dostarczone. Na samym wstępie chciałbym bardzo, bardzo podziękować włodarzom naszego dzisiejszego wielkiego wydarzenia. Chciałbym podziękować Fundacji Wspierania Kultury i Sportu Silesia, oczywiście na czele z Dawidem Kurtysiakiem. Drodzy Państwo, witamy również burmistrza Trzeladzi, pana Zbigniewa Szaleńca oraz przedstawicieli całego miasta. Śmiało, śmiało, brawo, brawo. Drodzy Państwo, również chciałbym podziękować naszym niezbędnym sponsorom, bez którego to wydarzenie nie miałoby miejsca. Miasto Trzeladź, CKS Trzeladź, Mosir Trzeladź, sponsor strategiczny Hello Logistics and Hello Road, Montostal Silesia, przeliczkosztorys.pl, obsługa szkód komunikatywnych, jubiler Eniko.
Aquawoda sodowa, Pasja TV, Grupa Wolf, Zombisty Video, Show Your Strange, DBX Bushido, Zielony Listek, Hotel Szafran oraz Pano Media. Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie brawo dla naszych sponsorów. Bardzo dziękujemy. Oczywiście nie oszczędzajmy w naszych emocjach, a dzisiaj będzie ich bardzo, bardzo dużo. Drodzy Państwo, chciałbym w takim razie rozpocząć pierwszą walką pokazową, której sędzią będzie pan Mirosław Jaworski, którego serdecznie już powoli zapraszamy do naszego oktagonu. Drodzy Państwo, boks do 60 kilo i zapraszamy jako pierwszego z naszych zawodników Powiatowa Akademia Boksu w Będzinie, Mikołaj Morys! Dla nas norma, forma, w górę stale rośnie siła. Dopóki ogniwa słabe ewolucji, to już nas zawsze bok nie wbiła. Level up, nie ma prowizory, progres trzyma manię w kłocie piwa. Kłamie limity, pokonuje słabość, zdobywam szczyty, bracie to jest wypas. Ciężkie treny, robię je lata i nie ma bata. Podest i mata, basen i klatka, w klubach i lasach. Siłka i walka, interwał na maksa. Przeszłama faza, wielka ma... A jego przeciwnikiem, Sportowe Zagłębie, Banan Team. I przywitajmy Gordian Dudkiewicz! Young girl don't want that back calling me splurge. Let me jump right out the curb. Yeah. Bentley smart fly like a bird. Spin on the first and the third. Yeah. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Young girl don't want that, they working my nerves. I'm about to pull some serve. Fucking this bitch like a perm. Smack on the back of a perm. Ice, the bird. Shitting on all you little turds. Can't take that dick, wait your turn. In my own lane, we can't merge. So with no heads, you can learn. Let's see how much you can earn. Why me go big like the worm? And I ain't smoking no shirt. I'm in the beat with P. Litty, QP, QP ski. All of my bitches is pretty, they showing their titties is up to the ceiling. I let them run through a million, I rock with a really, let's fuck on a billion. I'ma get down to the gritty, then fuck up the city, the home of the villains. Ecstasy wanna fulfill em. Smoke out the pound when I'm chilling. Trapping, I made me a killer. Look, I got everybody wishing. I hope you play your position. I don't want nobody listening. I see them hoe with precision. Give us my only decision. Young girl don't want that back calling me splurge. Let me jump right off the curb. Bentley smart fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid on the floor. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. I zaczynamy pierwszą walkę. Narożnik czerwony Mikołaj Morys, narożnik niebieski Gordian Dudkiewicz. W narożniku Gordiana Dudkiewicza nasz gość specjalny Adrian Dudek Banan, który mamy nadzieję, że do nas dotrze na następnym studio. Gordian Dudkiewicz zajmuje środek klatki. Tak, widzimy agresywny styl Gordiana Dudkiewicza. Próbuje narzucić swoje tempo i wywrzeć presję na przeciwniku. Przeciwnik nie zostaje obojętny i również odpowiada. Chłopaki są młodzi, mają po bodajże 14 lat, ale jak widzimy, wysokie umiejętności już u nich, a są dopiero na początku swojej drogi sportowej. Mamy początek walki, ale widzimy już tutaj przewagę umiejętności. O, teraz ładnie trafia tymi ciosami sierpowymi Gordian. O, i pięknie bardzo teraz ładnie na schaby, na wątrobę, tak, trafił, chyba został trafiony przeciwnik.
Widać, odczuł te ciosy, odczuł te ciosy. Ale Mikołaj Moryz nie pozostaje mu dłużny cały czas, próbuje mu oddawać. Tak, cały czas walczy, ale już bardzo, proszę zauważyć, bardzo ochrania wątrobę. Mikołaj bardzo ochrania już wątrobę, a więc odczuł te ciosy, odczuł te nie, ciosy. Nie Mikołaj, tylko... Tak, Mikołaj, tak. I proszę zobaczyć, znów Gordianowi wszedł ładnie ten cios sierpowy. Oj, i prosty sierp. Oj, tutaj teraz. Trafia Gordian. Obaj zawodnicy już trochę zmęczeni. Po Gordianie zaczyna już widać. I tak, znów tutaj ten prawy. I bardzo ładnie. Tak, trafia bardzo czysto Gordian. Ta przewaga z każdą sekundą walki coraz bardziej na podopiecznego Banana, czyli Adriana Dudka. I mamy koniec pierwszej rundy. Zapisałbym tą rundę 10-9 dla Gordiana Dudkiewicza. Tak, z pewnością Gordian Dudkiewicz wygrał tą rundę. Trafiał celniej, bardziej agresywnie. Jestem ciekawa, jak do drugiej rundy. Tak, przede wszystkim jak zdążą tutaj odpocząć, są to młode chłopaki, którzy muszą poradzić sobie ze stresem, panującym tutaj pierwszy raz. A tempo walki jest intensywne, no nie ukrywam. Pierwszy raz na gali, gdzie jest publika, są kamery, na pewno zabiera to też sporo tlenu. Zobaczymy, co chłopaki pokażą w drugiej rundzie. Jest to tylko minutka, przez którą muszą dojść do siebie. Tutaj jeszcze ostatnie wskazówki z narożnika. I myślę, że to będzie teraz kluczowe, kto jak odpocznie przez tą minutę i jak będzie gotowy do drugiej rundy. Sam wiesz, Tomek, że ciężko w tą minutę jest odpocząć. Oczywiście, że tak. Jest to też ciężka praca, przez lata doświadczenie zbierane, aby przez tą minutkę swój oddech uspokoić i wrócić do walki jak najbardziej świeży. Jakieś problemy mamy tutaj chyba... Jeśli chodzi o Mikołaja Morisa? Tak, jeszcze tutaj jest wycierany. Tam nos jest naruszony. Tak, z krwi, zamykamy klatkę i ruszamy, druga runda. Zaczyna Mikołaj. I znowu środek klatki. Gordian. Tak, dla Gordiana. Ładnie unika tych ciosów i kontruje znów pięknie, szczególnie tą tylnią ręką. Proszę zacząć, Gordian walczy z odwrotnej pozycji, jest majkutem. Ale Mikołaj tylnej ręki, dobrze wyszedł do tej drugiej. O. Z tylnej ręki mocno, cały czas kontruje Mikołaja. I szuka tej wątroby, szuka tej schabów Gordian, widać to, Mikołaj broń. I znów ten lewy, znów ta tylnia ręka Gordiana. Dzisiaj jest spustoszenie na twarzy Mikołaja Morysa. Mikołaj musi odpowiadać więcej. Coraz bardziej daje się tutaj rozkręcać Gordianowi. Tak, teraz doszło tam kilka ciosów, ale myślę, że to nie są na tyle silne ciosy, aby... Oczywiście jeszcze chłopacy walczą tutaj w kaskach. Dokładnie. Dlatego Gordian celuje właśnie na tą wątrobę. No znów ta lewa ręka. Odwrot na pewno dla Mikołaja jest problemem. Odwrotna pozycja Gordiana, bo zawsze ciężej walczy się z mańkutem, czyli z osobą, która walczy z odwrotnej pozycji. Mamy pierwsze liczenie. Widać tam porozbijany, mocno, porozbijany Mikołaj. Czy jest gotowy dalej do walki? Tak, jest gotowy i mamy wznowienie. Zobaczymy, czy Gordian wykorzysta szansę i zakończy tą walkę przed czasem. I czas. Czas. Runda się zakończyła, koniec drugiej rundy. Na pewno też mamy tą rundę zapisaną na kartach sędziowskich dla Gordiana Dudkiewicza, który walczy bardzo ładnie z odwrotnej pozycji i cały czas tą lewą ręką, tylnią ręką trafia mocnymi ciosami sierpowymi, ciosami prostymi i szuka schabów Mikołaja Morysa.
Widać, że Mikołaj jest mocno porozbijany. W tej trzeciej rundzie, aby wygrać, musiałby zakończyć ten pojedynek przed czasem. Tak, zobaczymy, czy będzie Mikołaj gotowy i wyjdzie nam do trzeciej rundy. Jest to teraz czas dla niego, żeby jak najbardziej dojść do siebie. Oj, widzimy tutaj na powtórkach ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Gordian z tej tylnej ręki cały czas celuje celnie, mocno. Bardzo duży problem jest Mikołajowi walka z Gordianem. Tak jak mówiłem, myślę, że są to młodzi zawodnicy w dużej mierze. Tutaj robotę robi, że Gordian walczy z odwrotnej pozycji, jest majkutem. Mało takich zawodników, mało takich sparring partnerów. I zaczynamy runda trzecia. I mocno i Gordian od razu wchodzi tutaj lewym, prawym ciosem. Zobaczyć proszę tutaj te ciosy sierpowe, ciosy podbródkowe, to wszystko wchodzi naprawdę mocno, chociaż Mikołaj odpowiada, tak, ładnie, charakternie, na pewno charakteru nie brakuje Mikołajowi, wielkie brawa za to, no ale tutaj to Gordian rozdaje karty w tym pojedynku. I liczenie mamy? Mamy drugie liczenie. Pierwsze w trzeciej rundzie? Pierwsze w trzeciej rundzie, dokładnie. Drugie w walce. Czy Mikołaj gotowy? Tak, Mikołaj gotowy. Tak jak mówiłem, Mikołajowi charakteru nie brakuje. Młody chłopak, ambitny, świetny pokaz umiejętności jednego i drugiego i charakteru. Nie jeden zawodnik może się uczyć od nich, a są dopiero na początku tej kariery zawodniczej. I koniec. I mamy koniec tej walki. Walka wygrana przed czasem. Gordian Dutkiewicz wygrywa przez przerwanie sędziego. Świetnie, obydwoje, pokaz charakteru. Nie jeden zawodnik może się uczyć od chłopaków. Umiejętności na ten wiek świetne, a Gordian Dutkiewicz pokazał, że patrzeć na niego i przyszłość, być może w przyszłości dużo namieszać w sportach walki. Naprawdę ta lewa ręka tylnia chodziła bardzo celnie, bardzo mocno, czy ciosy sierpowe, czy ciosy proste, czy schaby. Wszystko tutaj, proszę zobaczyć, mocno wchodziło i naruszało Mikołaja, który cały czas zostawał w walce i chciał walczyć. Tak jak mówiłem, charakter na pewno jednemu i drugiemu. Teraz oddajemy już głos do klatki i czekamy na werdykt. A zatem, drodzy Państwo, byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Jednogłośnie, przez knockout, wygrywa Gordian Dutkiewicz! Jeszcze raz dziękujemy oczywiście Sportowe Zagłębie Banan Team. A zatem chcielibyśmy usłyszeć, co na to nasz zwycięzca Gordian. Czy tak oczywiście spodziewałeś się swojego zwycięstwa? Tak, tylko myślałem, że szybciej, ale kondycji trochę brakowało, bo chory jestem, ale się udało. Co ci jest? Jak chory? No co? Przeziębiony byłem, dalej w sumie kaszlę, co chwilę smarkam, ale dałem radę. Jak na chorego, bardzo dobrze mu poszło. Prosimy jeszcze raz, wielkie brawo, Gordian! Mikołaj, zaskoczyła cię ta walka? Zaskoczyła mnie, był o wiele lepszy. Miał więcej kondycji, tlenu brakowało. Pierwsza walka. No. Gratulujemy ci jeszcze raz, bardzo dziękujemy. Pierwsza walka oczywiście Mikołaja. Śmiało, śmiało, kochani, wielki brawo! My żegnamy się z Państwem, którzy są obecni z nami na darmowej transmisji na YouTube oraz Facebooku i zapraszamy do kupna Pay-Per-View i bądźcie z nami przez resztę wydarzenia. Na pewno wiele emocjonujących pojedynków jeszcze przed nami i zapraszamy.
Drodzy Państwo, wierzę, że sobie wygodnie siedzicie, macie świetny czas, aczkolwiek tutaj to naprawdę odbywa się poważna dyskusja, poważne walki. Tutaj nawet już przy pierwszej rundzie widzimy, że przelewa się nie tylko pot, ale również i krew. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy kolejne walki, chciałbym zaprezentować teraz wszystkich naszych zawodników. I zaczynamy. W takim razie zapraszamy do naszego oktagonu. Reprezentujący MMA Kacper Kapuściński. Proszę Państwa, tuż za nim zapraszamy jako jego przeciwnik dzisiaj. Minie Kumalo! Ladies and gentlemen, make a huge applause one more time for Mini Kumalo! Drodzy Państwo, zapraszamy kolejnego zawodnika. Dzisiaj prezentujemy, jak na tą chwilę, wszystkich po kolei, żebyśmy dobrze wybrali swoich rywali, swoich wybranków. Box Maksymilian Górka! Również reprezentujący boks, jego przeciwnik i już zapraszamy do naszego oktagonu Szymon Falewicz! Pana Szymona jeszcze nie ma, w takim razie czekamy na niego, czy zapraszamy kolejnych? Jeszcze raz Szymon Falewicz. Drodzy Państwo, oczywiście to reprezentujący MMA Cyprian Wicher! Pozwolę sobie zauważyć, że jego fryzura była robiona dzisiaj przez 2 godziny. Kochani, jego przeciwnikiem dzisiaj będzie Waldemar Karkocha! I zapraszamy kolejnego zawodnika w formacji Box Adrian Kowalski. Jego przeciwnikiem dzisiaj będzie Aleksander Górka. Federacji Box dzisiaj również zobaczymy i zapraszamy już teraz do oktagonu Nikodem Godek. Pani, przypominam, dzisiaj wszelaka formacja naszych okrzyków, pisków, braw. Oczywiście uskuteczniamy dzisiaj wszystko. Jego przeciwnikiem będzie Patryk Owczarzak. I klasy MMA, Tomasz Kutrzewa! Hey!
jego przeciwnikiem dzisiaj również będzie Paweł Śliwa Keta! A teraz kochani, zawodnicy reprezentujący K1, Adrian Długaj! Jego przeciwnikiem dzisiaj będzie Sebastian Zając! Jeszcze kilku zawodników przed nami, to oczywiście reprezentacja Box Open. I kochani, dochodzimy teraz do fajterek, oczywiście do naszej płci pięknych. Weronika Flaszak! Jej przeciwniczką dzisiaj będzie Paulina Jędrzejewska! I kochani, dochodzimy oczywiście do walki wieczoru Open MMA. Przywitajcie wielkim wrzaskiem i hałasem Krzysztof Ciesielski! Bonnie Christ! Witamy serdecznie, a jego rywalem, przeciwnikiem dzisiaj będzie Nikola Milanowicz! Jeszcze panowie, nie rozpoczynamy, już się nie mogą doczekać oczywiście tego właśnie momentu, kiedy wszyscy razem staniemy w oktagonie oko w oko z naszym przeciwnikiem. Drodzy Państwo, przywitajcie jeszcze raz wszystkich naszych gladiatorów wielkimi brawami! Zróbcie wielki hałas! Naszym zawodnikom bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście do naszego oktagonu zaprosimy Was, kiedy przyjdzie Wasza kolej. Dziękujemy bardzo. Tak jak kochani widać, dzisiaj mamy narożnik czerwony, mamy narożnik zielony. Jeszcze raz przypominam, kochani, dzisiaj naprawdę bardzo wielkie emocje, które będą nie tylko na scenie, mam nadzieję, że również między Wami Wasze emocje będą towarzyszyły sąsiadowi i sąsiadce z lewej i prawej. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do kolejnej walki, chciałbym przedstawić dzisiejszego artystę, znanego rapera. Przywitajcie wielkimi brawami Dedis! Teraz. Raz, dwa, siemanko, Czelać! Witamy, Czelać! Siema, zróbcie hałas dla wszystkich zawodników! Raz, dwa, trzy! Wyszczekany! Tak. Raz.
Co kurwa we mnie nie wierzysz, to lepiej o mnie nie mów nic. Grałem koncerty za darmo, żeby oddać ziomom klit. Zaliczyłem taki progres i chyba nie muszę nic. Gówno prawda, zapierdalam, sam se płacę za ten beat. Potencjał jak młody beat, choć chudy jestem jak szkapa. Chcesz ze mną mieć ten beat? Lepiej nie wkurwiaj dzieciaka. 24 lata, lecę jak stary wyga. 24 lata, w dorobku legal płyta. Nawet nie pyta, jak ciężka jest moja droga. Nikomu nie liżyrowa, tym jeszcze jest moja droga. A jak mam problem, to się pytam o coś Boga. Nigdy się nie spytam ciebie, bo nie wierzę w twoje słowa. Tak się robi rap na mieście. Przewinąłem dobrze, wiesz, to przewinę raz se jeszcze. Koszulkę mam lidera, mów lider u mnie na mieście. Bo jak sywa w twoim domu i niczego więcej nie chcę. Jestem wyściekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdoła z mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć chcę. Jestem wyściekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdoła z mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć. Chcę za niektóre numery, chciałbyś dać mi pysk. Bo się bawię autotunem, co mam być jak ty. Chcę się rozwijać, a nie w miejscu stać. Więc nie blokuj mojej drogi, tylko z miejsca patrz. Bo używacie melodyny, a plujecie mi na refren. I tak wielcy raperzy mijacie się z własnym sensem. Wielcy raperzy, wielka stara nowa szkoła. Zapierdolenie głupot rzucam do jednego wora. I nie próbuj więcej mówić, żebym wrócił do ulicy. Bo widzę, co się dzieje i z kim nagrywasz bity. Te wasze kity, że liczy się tylko rap. Dawno pogubi drogę, szach, kurwa mat, bo to jest tak. Żeby robić rap, trzeba czuć ten smak. Lepiej zamów moją płytę, przyniesie listo na szpad. Jestem wyszczekany dzieciak, a plecak mam pełen rymów. To płyta numer dwa, moja muzyka mnie zna. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdoła z mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć chcę. Jestem wyszczekany dzieciak, mam niewyparzony pysk. Potencjał tak wysoki, że nie zdoła z mnie być. Mam takie plany, żeby rozpierdalać grę. Mam ambicje jak Super Saiyan, zawalczyć chcę. Dziękujemy, to była pierwsza odsłona. Widzimy się troszeczkę później. Siemano, Czeloś! Hałas! Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy oczywiście za występ Dedis. A zatem, kochani, rozpoczynamy bardzo, bardzo egzotyczną, bardzo niebezpieczną, wręcz agresywną część naszej imprezy. Zapraszamy do pierwszej walki o puchar CKS Czeladź. Zapraszamy pierwszego zawodnika, Kacper Kapuściński! Jeszcze raz, kochani, Kasper Kapuściński, reprezentujący klub sportowa Czeladź. A jego przeciwnikiem będzie Mili Kumalo! Bounce, 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 bounce
Sędzią dzisiejszego pojedynku, tegoż pojedynku, będzie Tomasz Jeruszka. A teraz zostawiam was, drodzy państwo, z naszą walką dwóch tytanów. I zaczynamy pierwszą walkę semi-pro w MMA, 3x3 minuty. Walka Kaspra Kapucińskiego, lokalnego zawodnika reprezentujący klub sportową Czelać oraz zawodnika Mini Kumalo reprezentujący klub Cross Core Fight Gym. Cross Court Fight Gym, klub znajdujący się w Gdańsku, a zawodnik Mini Kumalo pochodzi z Zimbabwe. A więc mamy tutaj ciekawe starcie Zimbabwe kontra Czelać, Polska. Jest tutaj też duża dysproporcja wzrostu, ponieważ Kacper Kapuściński mierzy 176 cm, natomiast Mini Kumalo 162. Sędzią pojedynku jest Tomasz Jeruszka. Mimo takiej dysproporcji wzrostu jest też również różnica wagi na korzyść Mini Kumalo. Kacper Kapuściński wczoraj na wagę wniósł 71 kg, natomiast jego przeciwnik 77. Przepraszam bardzo, dzisiaj było ważenie. Słyszymy, jak ta wrzawa na trybunach. Kacper Kapuściński, lokalny zawodnik tutaj strzelazi. Duża część trybun oczywiście za nim i zaczynamy. Pierwsza runda. Pierwsze starcie w formule MMA, dystans 3x3 minuty. Jak widzimy, ładny front kick doszedł chyba twarzy. Widzimy tutaj ta różnica, różnica wzrostu jest znacząca. Mocno Mini Kumalo skraca dystans. Próbuje Kacper Kapuściński na dystans utrzymać zawodnika z Gdańska, ale Mini Kumalo groźnie skraca ten dystans. Mini Kumalo, 22 lata, Kacper Kapuściński, 18-latek z Czeladzi. Widzimy tutaj głośny doping na trybunach. Jakieś tam problemy techniczne Kacper Kapuściński chyba zgłasza. Ale chyba śliska mata, często jak się troszkę wody dostanie w klatce, na reklamy, które są naklejone w oktagonie, zaczyna być ta mata śliska i to zgłasza Kacper Kapuściński. Tomek Jeruszka szybko przeciera matę i zaraz wznowimy pojedynek. Wiemy, Tomek, jak bardzo niebezpieczna jest śliska mata. Tak, łatwo skręcić kostkę, ale przede wszystkim też znaleźć się w parterze, tak? Widzimy, jak ten pojedynek się zaczął. Plan na pewno na walkę Kaspra jest utrzymanie walki w parterze ciosami prostymi, a Mini Kumalo agresywnie tą walkę chce skracać do pół dystansu. I znów mocne kopnięcie Mini Kumalo. Mocno kopie. Cały czas coś zgłasza Mini Kumalo, pokazuje na tą matę, nie wiem, o co chodzi, czy tak ślisko.
I celnie, ładnie trafia Kasper Kapuściński. Den trzyma ten dystans na tych ciosach prostych, trzyma przeciwnika. I na razie żaden z zawodników nie chce przenieść walki do parteru. Mocnymi kopnięciami odpowiada Mini Kumalo. Zostało nam 50 sekund tej rundy. Ciekawe, czy coś jeszcze się tutaj wydarzy. Na razie się chyba nie zapowiada na przeniesienie walki do parteru. Więc myślę, że zakończy się to w stójce. Jak widzimy, Kasper Kapuściński na pewno jest zawodnikiem lepszym technicznie, bijącym lepiej technicznie, a Mini Kumalo zawodnikiem bardziej fizycznym, szukającym tego półdystansu, mocnego ciosu, tak samo bardzo mocno kopie. Tak, jest tutaj 6 kilo różnicy w wadze, no, więc myślę, że to może być odczuwalne, na pewno. Oczywiście, że tak. 5 kilo różnicy na wyrównanym poziomie robi kolosalną różnicę. I ostatnie 10 sekund. Ostatnie 10 sekund pierwszej rundy. Runda bardzo wyrównana. I ostatnie sekundy. I czas. Teraz minutka dla zawodników na złapanie oddechu. Ciekawe, jak tą minutę wykorzystają obaj zawodnicy. Widzimy, na różniku Kacpra Kapuścińskiego, Adrian Dudek, nasz gość specjalny. Zawodnicy gotowi, zamykamy oktagon i zaczynamy rundę drugą. Czas start. Zobaczymy, czy coś się zmieni z założeń taktycznych. I znowu środek zajmuje Mini Kumalo. I widzimy, próbuje na tych ciosach prostych na dystans utrzymać Kasper przez swojego przeciwnika. Szuka ciosu podbródkowego, cały czas te proste chodzą. Mam wrażenie, że dochodzą one celu. Nie są one mocne, ale na pewno rozbijają przeciwnika. Mocnymi cepami szuka Mini Kumalo głowy Kaspra. I również kontrola oktagonu jak do tej pory na korzyść Mini Kumalo. I mamy znów mocne kopnięcie. Ale niespecjalnie Kasper sobie z tego coś robi. I cały czas konsekwentnie swój plan taktyczny realizuje. Coraz śmielej, coraz pewniej, coraz celniej. Ta przednia ręka Kaspra chodzi i teraz dołożył prawą, która też doszła celu. Coraz bardziej nam się, mam wrażenie, zaczyna Kasper rozkręcać z każdą sekundą tego pojedynku. Jak widać, żaden z zawodników w dalszym ciągu nie chce przenieść walki do parteru, ale taką walkę w stójce dobrze się ogląda. Mocne kopnięcia. Kolejne mocne kopnięcie na nogę Kaspra. Musi zacząć chyba uważać. I bardzo ładnie. Zaczyna rozpuszczać te ręce, które coraz śmielej dochodzą twarzy Mini Kumalo. Tak, ale również czujny musi być Kacper Kapuściński. Tak, Mini ma czym uderzyć, zawodnik z Gdańska. O, i ta śliska mata, tak, o której wcześniej wspominali zawodnicy.
Oj, kolejne kopnięcie, już ta noga coraz bardziej okopana jest od Kaspra i musiałby zacząć ją pomalutku chronić. I mamy ostatnie pół minuty tej rundy. Bo naprawdę bardzo mocno zawodnik z Gdańska kopie i bije. Jest to być może mało techniczne, ale na pewno ma to siłę i moc. A Kasper konsekwentnie tutaj trzyma walkę na dystans i kłuje tymi ciosami prostymi, ale widać, ta noga zaczyna już boleć. O, i trafił, trafił do żył prawą. Poczuł krew, ale mamy końcówkę rundy, nie zdąży dokończyć dzieła. Naruszony mini kumalo, kończymy tak drugą rundę. No i czekamy z ciekawością na trzecią odsłonę. Znowu minutka dla zawodników. Ciekawe, jak ją wykorzystają. Poprzednią przerwę wykorzystali dobrze, wyszli w bardzo dobrej dyspozycji do drugiej rundy. Mam nadzieję, że walka przeniesie się do parteru, abyś Klaudia, ty nam mogła powiedzieć kilka. Ja też mam taką nadzieję. Chętnie bym zobaczyła, co zawodnicy zaprezentują w innej płaszczyźnie. Z niecierpliwością czekam na ten parter, tym bardziej, że tych pojedynków MMA jest tylko cztery, tak. I mamy tutaj jeszcze powtórkę najlepszych akcji, widzimy tutaj ta najmocniejsza. Tak, trafiony gdzieś na końcu tak. Tej rundy, tym prawym prostym, na szczękę wszedł ten cios, naruszył. Mini kumalo zawodnika z Gdańska. No ale koniec rundy mógł go uratować. Mam nadzieję, że teraz Kacpra poniesie trochę doping z trybun i zobaczymy zwycięstwo przed czasem. Sędzia Tomasz Jeruszka wznawia trzecią rundę i jedziemy. Zobaczymy, jak będzie prezentował się nam zawodnik Szczeladzi, czy dalej będzie konsekwentnie w taki sam sposób, jak do tej pory realizował swój plan i rozbijał czasami prostymi, czasami wkładał tą prawą rękę i rozbijał zawodnika z Gdańska. Oczywiście musi być bardzo czujny, widzimy znów te niskie kopnięcie, to są bardzo mocne kopnięcia, ta noga już na pewno to czuje. Na pewno wytrąca to z rytmu. Tak, szuka mocnych tych ciosów mini kumalo. Naprawdę to są ciosy, które ważą i jeżeli by doszły do głowy Kaspra, no mogłoby porządnie wsiąść tutaj. No i te kopnięcia, które też naprawdę są bardzo mocne. I ostatnie dwie minuty tego starcia. Może zobaczymy jeszcze zwycięstwo przed czasem. Widzimy, że ta prawa ręka doszła do celu. No prawa ręka doszła do celu, głowy mini kumalo. No na pewno lepszy technicznie, lepiej technicznie nam się tutaj prezentuje Kacper Kapuściński, ale tak jak mówię, mini kumalo nie jest łatwym przeciwnikiem, bije bardzo mocno. Jest na pewno twardy. Tutaj doping na trybunach, wielką wrzawę. Słychać, że Kacper jest zawodnikiem tutaj lokalnym i przyciągnął dużo kibiców. I znów ten cios prosty. Na pewno to wytrąca z równowagi mini kumalo, bo te ciosy takie proste, które dochodzą do głowy, cały czas wytrącają go z równowagi i próbuje gdzieś coraz bardziej dojść do głowy tymi cepami Kacpra. No ale jak widzimy, no nie, do tej pory mu się to nie udało. A Kacper coraz większą przewagę zdobywa. Dokładnie. I ostatnie 40 sekund tej rundy, tego starcia. Ciekawe, czy jeszcze jakieś ryzykowne akcje. No, mamy 20 sekund do końca walki.
Tutaj znów kopnięcie. Mocne kopnięcie. Jutro pewnie będzie Kaspra noga bardzo boleć, choć ją współczuję. Tak, rzuca się w ostatnich sekundach mini Kumalo jeszcze z rozpaczliwą jakąś serią, ale ona nie dochodzi celu i myślę, że tutaj sędziowie będą jednogłośni i Kasper Kapuściński wygra tą walkę przez decyzję sędziów. Ładnie, technicznie poprowadzony pojedynek, konsekwentnie według planu. Mimo różnicy wagi, bardzo dobra praca Kaspra. Szczególnie ciosami prostymi, tak, którymi trzymał na dystans cały czas zawodnika z Gdańska i nie pozwalał mu tymi mocnymi cepami, mocnymi ciosami dojść do swojej głowy. Mini Kumalo natomiast świetne kopnięcia, które widzieliśmy, jak wytrącały Kaspra z równowagi. Przypominam, że dzisiaj będziemy wręczali również puchar. A wręczy ten puchar sam prezes CKS Czelać, pan Mariusz Zimoch, którego również zapraszamy tutaj do nas. A zatem jednogłośną decyzją czerwony narożnik Kacper Kapuściński! Zróbcie wielki hałas! Okej, mamy tutaj wręczenie medali i pucharów dla zwycięzcy. Naprawdę, tak jak mówiłem, ładnie poprowadzony pojedynek technicznie i przede wszystkim konsekwentnie od pierwszej, myślę, do ostatniej minuty założenia na tym poziomie zaawansowania to są te walka sami pro, nie zapominajmy o tym. Konsekwentnie poprowadzony pojedynek. Bardzo dobre rozpoczęcie karty głównej. Ekipa tam u góry. Tak, już od początku byli ze mną. Dziękuję. Kasper, czy tak sobie zdawałeś sprawę, że wygrasz? Czy tak to zaplanowałeś? Nie no, myślałem, że szybciej skończę, ale łeb mi się trochę zablokował. Ciężki przeciwnik? No, ciężko to miał na wadze. Dokładnie, jeszcze raz kochani, bardzo dziękujemy zwycięzcom dzisiejszego pojedynku. Kasper Kapuściński! A zatem, kochani, zapraszamy kolejnych gladiatorów naszego oktagonu. Walka w boksie. Sędzią, który będzie pan Mirosław Jaworski. A pierwszym zawodnikiem, którego zapraszamy do naszego oktagonu, jest Maksymilian Górka! Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Płynnie odchodzi afera. Dostajesz cepa i trzeba. Strzał, strzał. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Strzał, nie ma co po tobie zbierać. Kali jesz, kali pić. Chudy czarny dziewczas, pamiętam jak dziś. Wtedy nie miałem nic, mało doświadczenia, plecak, karę i spryt. Na lewo pierwszy plik, wróciłem do domu, dałem mamie na zaległy czynsz. Zapytała mnie skąd pieniądze, kłamie, że jest dory w tej pracy. Nie do opisania, uśmiech na twarzy, mamy szczęścia łzy. Kolejnego dnia, szósta rano, ktoś wali, to czy to psy. Na oczach całej rodziny, do radiowozu, skuty w kajdany. I wtedy dotarło do mamy, że właśnie dorasta jej pierwszy syn. Płynnie odchodzi afera, dostaje cepa i trzeba. Strzał, strzał, nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Strzał, nie ma co po tobie zbierać. Wbijam na rejestr.
muszę komuś obić mi. Przecież hajs miał być na dziś. Wówła z tym, każdy podkuty. Pieniądze trzymam w pudełku na buty. A jego przeciwnikiem będzie Szymon Falewicz! Ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przyjmuje tu ster. Okej, i lecimy. Druga walka, teraz mamy walkę bokserską. 3 razy 2 minuty, Maksymilian Górka kontra Szymon Falewicz. Maksymilian Górka, 21 lat, Szymon Falewicz, 25. Również tutaj mamy dysproporcje, jeśli chodzi o wagę. Maksymilian Górka lżejszy o ponad 10 kg od Szymona Falewicza. Możemy powiedzieć, waga półciężka z wagą ciężką. Walka w boksie na dystansie 3 rund po 2 minuty. Według informacji, jakich posiadamy, żaden z zawodników nie jest zrzeszony w klubie. Sędzią pojedynku Mirosław Jaworski. Krótkie wyjaśnienie zasad przez sędziego. I zaczynamy, runda pierwsza. Pierwsze 2 minuty. Od razu ruszyli na siebie mocno. Szymon Falewicz agresywnie. Agresywnie Falewicz. Zobaczyć proszę, jakie cepy rzucane od Szymona. Ale coś tam dochodzi głowy Maksymiliana Górki. I czy Maksymilian wytrzyma to natarcie? Oj, 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 ale Szymon agresywnie. Ale nam się bójka tutaj zrobiła i leży na deskach po raz pierwszy. Maksymilian Górka, sędzia przerywa pojedynek, koniec, nie zgłasza chęci do walki dalej. Maksymilian Górka, walka kończy się w pierwszej minucie pojedynku. I mamy... Mocno ruszył Szymon Falewicz na swojego przeciwnika, takimi cepami mocnymi, dyskotekowcami załatwił swojego przeciwnika, który odebrał mu chęć do walki dalej. No i mamy skończenie przed czasem. Na trybunach przewaga kibiców Szymona Falewicza. Dlatego poniesiony przez trybuny pięknie zakończył to starcie. Przez knockout w tym pojedynku wygrywa Szymon Falewicz! Razem Szymon Falewicz! Szymon, tak jak wszyscy byliśmy świadkami, sam nie spodziewałem się, że ty jesteś aż tak agresywny. Wow, spodziewałeś się takiego wyniku, takiej zmiany akcji? Nie spodziewałem się tak szybko, ale udało się. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Kiedy teraz zobaczymy ciebie w oktagonie? Słucham?
Kiedy zobaczymy ciebie teraz znowu w oktagonie? A zobaczymy, na razie wolę o tym nie myśleć. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Patryk, dziękuję za przygotowania. Adrian Błyszyński również. Dziękuję, panowie. Jeszcze raz wielkie brawo zwycięzcą pojedynku Szymon Falewicz. Kochani, do oktagonu zapraszamy teraz nasze piękne dziewczęta, Ringer. Drodzy Państwo, zamieniamy się teraz w słuch i oczywiście razem współpracujemy, razem licytujemy. Na wstępie zdaje się, że mamy rękawice. Bardzo serdecznie zapraszam Ciebie. No i jesteśmy po dwóch pojedynkach karty głównej. Walka pierwsza, Kasper Kapuściński wygrał decyzją sędziów z Mini Kumalo. I walka numer dwa, która zakończyła się nam się bardzo szybko. Szymon Falewicz wleciał w Maxa Górkę takimi cepami mocnymi, dyskotekowcami, jak ja to nazywam, i szybko ubił swojego przeciwnika, który już nie miał chęci dalej podejmować rękawice. Jak, Klaudia, do tej pory podobają ci się walki? Walka, może najpierw zacznę od walki w boksie. Tak jak rozmawialiśmy, na tym poziomie umiejętności i w tej wadze spodziewaliśmy się tak szybkiego właśnie zakończenia tej walki. A co do pierwszej walki, bardzo fajnie to wyglądało, bardzo fajnie technicznie zaprezentował się Kacper Kapuściński, którego teraz mamy tutaj na ekranie. Mini Kumalo, natomiast piękne kopnięcia. Na pewno jutro odczuje te kopnięcia Kacper. Piękne, być może nie, na pewno mocne. Na pewno mocne i na pewno to odczuje. Na co warto zwrócić tutaj w tej walce uwagę, to na konsekwencje, na konsekwencje, którą cały czas Kacper Kapuściński tutaj prowadził. Cały czas trzymał przeciwnika na dystans. I ten plan, te założenia taktyczne spełniał od początku do końca walki i dzięki temu wygrał decyzją sędziów. No naprawdę, jego postawa dzisiaj super. Tak, natomiast Mini Kumalo też cały czas szukał tutaj swojej szansy na skończenie tej walki przed czasem i szukał tego cepa, żeby urwać mu głowę. Tak jest. Na pewno, Klaudia, niepocieszona jesteś, że walka żadna się nie przeniosła do parteru. No ale przed nami jeszcze trzy walki MMA. Mamy nadzieję, że któraś tam będzie i będziesz mogła coś powiedzieć. Mam nadzieję, że któraś z tych walk przeniesie się do parteru, ale szczerze mówiąc czekam jeszcze na walkę kobiet, ponieważ z zainteresowaniem obserwuję kobiece starcia. Jestem ciekawa, jak dziewczyny się zaprezentują. A jak twoja, Klaudia, kariera, powiedz mi, jak ty dalej, co? Czy masz też taką chęć występu w oktagonie, zawalczenia w MMA, czy jednak skupiasz się tylko na walkach grapplingowych, walkach parterowych i nie masz zamiaru w najbliższej przyszłości wchodzić do oktagonu? Wiesz co, na razie nie mam takiego zamiaru. Na razie skupiam się w życiu na czymś innym niż na sporcie. Ale na pewno wrócę jeszcze do oktagonu, ale na pewno wrócę jeszcze na matę, bądź, kto wie, może do oktagonu. Okej, a powiedz mi, Klaudia, nie mamy gościa specjalnego, miał z nami być Adrian Banandudek, nie dotarł niestety. Nie dotarł, nie możemy go znaleźć, nie możemy się do niego dodzwonić. Więc pozwólcie, że pozadaję parę pytań Klaudii. Żartuję oczywiście. Klaudia, powiedz, jaka jest twoja ulubiona technika parterowa, czy taka jest? Oczywiście, mi się, że jest. Tutaj oczywiście trójkąt. Tak, no. trójkąt. Jestem zawodniczką, która, jakby to powiedzieć, na pewno parterowcy, to zrozumiem, siada na tyłek w walkach i wtedy właśnie jest to korzystna pozycja do tego, aby zapiąć trójkąt. Tak, mogę powiedzieć, oczywiście wiele razy trenowałem z Klaudią, no i trenujemy razem i Klaudia jest specjalistką w tej technice. I sam od niej wiele wiedzy zaczerpuję i wdrażam do swojej, do swojej walki, do swojego rozwoju.
Klaudia jest obecna, Klaudia jest obecna podczas moich walk u mnie w narożniku. No i jest ważną osobą w moim teamie. Dziękuję za te słowa, Tomek. A teraz widzimy na ekranie jeszcze powtórka z tej krótkiej walki bokserskiej. Radość Szymona Falewicza, tutaj też kibice widać przyszli dla niego. Dobrze, tutaj w oktagonie trwa licytacja i przypominam, że pieniądze zebrane na tej gali będą przeznaczone na utworzenie Centrum Sportowego Silesian Club w Katowicach, które będzie miało na celu wspierać młodych sportowców, rozwijać ich talenty, a treningi tam będą dla nich bezpłatne. Mamy teraz na powtórkach walkę pokazową. Kończy nam się pomalutku licytacja i zaraz wracamy do oktagonu. Przed nami kolejne dwa pojedynki i będziemy mieli znów pojedynek w MMA 3x3 minuty i walkę bokserską 3x2 minuty. Czekam z niecierpliwością na walkę MMA, ponieważ głęboko w sercu liczę na ten parter. Ja również. Bo Tomek również jest czarnym pasem w brazylijskim jiu-jitsu. A zatem, kochani, przechodzimy do kolejnej walki, której sędzią będzie pan Tomasz Jeruszka. To będzie walka o Puchar Miasta Czelacz. Walka w MMA. I jako pierwszego zawodnika, fightera, gladiatora, zapraszamy do nas Cyprian Wicher! Tak jak Tommy Gunn i bakam nawet jeśli nie pozwoli pan. Jak Obi-Wan, rest in peace, jak Kobe gra. Mówię co mi leży, nie musisz mi wierzyć. To, że szerzy się to dalej kiedyś tylko małe grono. Poprawna polityka w rapie toleruje homo. Układy za follow, klepaki za frity. Dlatego na tej płycie tylko ludzie z mojej ekipy. Nie podlegamy nikomu, chociaż wokół tylko blood money, tylko po to by mieć Armani. Wszyscy młodzi nocą stali tak jak Batmani. Mało kto się żali, gdzie masz hajs, mami. Wow, get the music, get the mess, hey. Leci płyta, fake friends, mają mayday. Hater, patrz, patrz, to mój payday. Zawijam na dope house, tu nie ma wjazdu, fake, fake. Tommy Gun, jak Tommy, Tommy Gun, yo. Choć bez mafii, to dalej wali gańcio. Gramy rap, a nie najebanym bancio. Chłopaku lepiej spal to, zanim obróci salto. Tommy Gun, jak Tommy, Tommy Gun, yo. Choć bez mafii, to dalej wali gańcio. Gramy rap, a nie najebanym bancio. Chłopaku lepiej spal to, zanim obróci salto. Cyprian Wicher. Los odwróci jedną z kart, zawieje wiatr. Oczywiście Cyprian Wicher reprezentujący klub Showtime MMA Bielsko-Biała. A jego przeciwnikiem reprezentujący klub Gutek Fight Club. Boks na prywatnym brzegu. Waldemar Karkocha! Całkiem przykra sprawa. Miał wziąć mnie do tańca, że nie było czasu. Tańczmy razem na pasach o północy w centrum miasta. Cały mnie i obracaj. Miałam być królową balu, prawie dostałam szału. Nawet kupiła mnie strasa. Dla mnie to była masakra. Miałam mieć bukiet na dłoni, dostałam areszt domowy. Ja tak o tym marzyłam, dlatego może wziąć mnie do tańca. I
zaczynamy zaraz drugą walkę MMA. Do oktagonu wchodzi Waldemar Karkocha, reprezentujący klub Gutek Fight Club i boks na prawym brzegu. A w oktagonie czeka już na niego Cyprian Wicher, reprezentujący klub Showtime MMA Bielsko-Biała. Walka w formule MMA na dystansie 3 razy po 3 minuty, kategoria wagowa 77 kg. A sędzią jest Tomasz Jeruszka. Cyprian Wicher wczoraj na wagę wniósł 76,7 kg. Przepraszam bardzo, dzisiaj. Natomiast Waldemar Karkocha 74,5 kg. Cyprian Wicher lat 19, Waldemar Karkocha 25. Zawodnicy gotowi. Czerwone spodenki Cyprian Wicher, zielone spodenki Waldemar Karkocha. Tomasz Jeruszka zaprasza już zawodników do siebie. Krótka komenda od niego i ruszamy z pierwszą rundą. Przed nami drugie starcie w formule MMA. I zaczynamy. Od razu mocno ruszył naprzeciwnika. I mamy klincz pod siatką. Karkocha. Walka nam przeniosła się tutaj do klinczu. Obijają się kolanami. Aj, uślizgł tutaj Cyprian Wicher znów na reklamie. Ślisko jest tam na pewno w oktagonie. Oj, po sprowadzenie poszedł Karkocha, ale dobrze obronione przez Wichera. Ciężko wykończyć takie sprowadzenie bez przygotowania. Mamy tutaj kopnięcia kolanem. Jedno z kopnięć trafiło w krocze Cypriana, tak? Waldemara. No i teraz czas dla niego, aby doszedł do siebie. To jest czas dla niego, spokojnie, ma bodajże 5 minut tutaj na gali, aby wznowić pojedynek. Widzimy, czysto w krocze dostał Waldek. Na pewno nie było to umyślne, nie było umyślne, ale jednak jest to faul. Tutaj trafiony, oczywiście jest ochroniacz, suspensor na krocze, ale przy tak mocnym kolanie nie zawsze on pomaga. Nie wiem, czy Waldemar będzie w stanie kontynuować tą walkę. Spokojnie, poczekajmy. To jest czas dla niego. Na pewno po takim kopnięciu, kto dostał, wie, że nie jest to nic przyjemnego i nie jest łatwo wrócić tutaj do aktywności sportowej. No ja się na ten temat, Tomek, nie wypowiem. Tak, Klaudia ma to szczęście w sportach walki, że akurat ta rzecz ją nie dotyczy. I ciągle jeszcze widzimy niezdolny do walki Waldemar. Tak, leży. Leży chyba bez woli walki dalej. Tak mi to wygląda. Ciężko. Bardzo mocno tam naruszony widzę i czas. Sędzia Tomasz Jeruszka przerywa ten pojedynek. Waldemar Karkocha nie jest zdolny kontynuować ten pojedynek. Dostał mocno, jest to pewne, dostał czysto w krocze. Ma prawo nie kontynuować pojedynku oczywiście. Jest to też potworny ból i... Szkoda, Tomek, że tak zakończyło się to starcie. Nie lubimy oglądać takich pojedynków. Tak, szkoda, że to starcie się tak zakończyło. Na pewno jeden i drugi zawodnik nie będą zadowoleni z tego, że nie mogli pokazać swoich umiejętności, a walka zakończyła się w taki sposób. No ale to się dzieje w MMA nie pierwszy, nie ostatni raz. Oczywiście, to jest walka. W walce wydarzyć może się wszystko. Na pewno Cyprian nie zrobił tego specjalnie. Dokładnie, a na pewno Waldek, gdyby mógł, myślę, żeby ten pojedynek kontynuował. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia przede wszystkim, aby wszystko tam było ok. Bo to wydaje mi się, że jest teraz najważniejsze.
jeszcze formalność. Walka nierozstrzygnięta. Tak. A zatem zapraszamy do nas z pucharem. Zdaje się, że będziemy wręczać puchar. Tak jest. I tak będziemy wręczać puchar. Chodźcie, chodźcie, nasze ringer. I do wręczenia pucharu zapraszamy również burmistrza Czeladzi. Pan Zbigniew Szaleniec. Witamy serdecznie pana Zbigniewa Szaleńca. Wręczamy puchar. Drodzy Państwo, pomimo że walka jest nierozstrzygnięta, wręczamy jednemu z zawodników. Bardzo, bardzo dziękujemy, a ja oddaję mikrofon. Proszę Państwa, przede wszystkim witam wszystkich sympatyków MMA w Czeladzi. Bardzo się cieszę, że ten sport zagościł też u nas. Oglądam go czasem w telewizji, ale nie spodziewałem się, że zobaczę go tutaj w Czeladzi, że znajdę się w klatce. Gratuluję przede wszystkim Czeladzianinowi, który wygrał pierwszy pojedynek. No i oczywiście zdobywcy Pucharu Czeladzi. Życzę Ci wielu sukcesów. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię kiedyś w telewizji na jakiejś wielkiej, wielkiej walce, czego gorąco życzę. Dziękuję także organizatorom, CKS-owi Czeladź, Mosirowi i wszystkim, którzy zdecydowali, ten turniej tutaj może się odbywać. Dziękuję serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy dla mnie przyjechali. Niestety, ale wyszło jak wyszło. Dziękuję mojemu trenerowi oraz mojemu klubowi też przede wszystkim za ciężkie przygotowania oraz moim sponsorom, którzy mnie wspierają i będą wspierać. To dopiero była moja pierwsza walka. No niestety, kurwa, wyszło średnio, ale mam nadzieję, że będzie następna. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Drodzy Państwo, podkreślamy, że to był oczywiście nieintencjonalny faul. A zatem, kochani, przechodzimy do kolejnej walki, której sędzią będzie pan Mirosław Jaworski, którego zapraszamy już teraz do naszego oktagonu. Zawodnikiem, który się długo, długo przygotowywał, który jest bardzo, bardzo groźny, zapraszamy już teraz Adrian Kowalski! Mówią, hello Chinol, wiesz, że jak małpa mam pijane flow. Yo, flow ciężki jak czołg, ciężkie lata jak słoń Dumbo. Oh, oh, to nie Guantanamo, lecę gdzie chcę, choć powiadają. Oh, zbierzmy się kochać idoli, bo szybko spadają na dno. To nic się za mamo nauczy, co droga na skróty prowadzi donikąd. Klem emotikon, z płaczącą miną, gdy słyszę to ticho. Jebie to, gdzie oni idą, robię te rapy na cito. Robiłbym nawet za friko, czy przed publiką, czy incognito. Wow, wow, tylko real talk, wow, bo jest pomocną witą. Wow, z taką samą taktyką, latam, nie spadam, nie siadam na fiką. Wow, ja się bawię tą nawiką, hip hop, spada z ikon, no to gitbo. Pani z muzyką, drogę mam byrytą, gdzie ci laut blisko, finito. Równowaga i bania opanowana, myśleć pozwala, jak Dalai Lama. Droga nieznana, niełatwa, doprowadza nas, gdzie leży sama ziemia obiecana. Równowaga i bania opanowana, myśleć pozwala, jak Dalai Lama. Droga nieznana, niełatwa, doprowadza nas, gdzie leży sama ziemia obiecana. Nie będzie prosto, życie jest chłostą, no trzeba dojść do czegoś. Łapiesz autostop, a twój cel to kosmos, masz za wysokiego. W głowie masz głos, to prosi cię no stop, po coś się... A jego przeciwnikiem reprezentującym Boxing Team Gross będzie Aleksander Górka! Na świecie, która byłaby ważniejsza niż miłość do ruchu, ona zawsze będzie pierwsza. Miłość do klubu, który kochasz już od dziecka, zakodowane w głowie idzie śladami zwycięstwa. Improwizowani zawsze głodni widowiska. I czekamy na kolejnych wojowników w oktagonie. Przed nami walka bokserska, 3 razy 2 minuty.
Adrian Kowalski kontra Aleksander Górka, reprezentujący klub Boxing Team Gross. Aleksander Górka starszy od Adriana Kowalskiego o 9 lat. Limit wagowy 88 kg. Widzimy, że oboje zawodnicy limit wagowy wypełniony. No, zobaczymy, czy walka bokserska zakończy nam się tak samo szybko jak ostatnia. Co myślisz, Klaudia? Myślę, że znowu waga jest wysoka, a to charakteryzuje właśnie wysokie wagi, że te walki kończą się szybko, ponieważ te ręce tutaj ważą. Ostatnie komendy od sędziego głównego pojedynku. I sędzią w tym pojedynku jest Mirosław Jaworski. Obaj zawodnicy już gotowi do starcia. I zaczynamy. Runda pierwsza. Wydaje mi się, że nie można tutaj mrugać. Od samego początku czujnie. Tak. Już, już widzimy na początku. Aleksander Górka jest lepiej wyszkolonym zawodnikiem technicznym. Mocno Adrian Kowalski ruszył na niego, ale dostaje ciosy, soczyste ciosy na głowę i już coraz bardziej ta głowa zaczyna latać w różnym kierunku od Adriana. No, myślę tutaj początku pojedynku, że ta walka będzie prowadzona pod dyktando Aleksandra Górki, który będzie rozbijał przeciwnika niezrzeszonego w żadnym klubie. Tak, widzimy, te ciosy dochodzą głowy Adriana i myślę, że będzie tutaj to kwestią czasu, kiedy sędzia ten pojedynek zakończy. Mamy pierwsze liczenie w tym pojedynku. Została nam minuta tej rundy. Zobaczymy, czy do końca. Sędzia doliczył do 8. Zawodnik w czerwonych spodenkach. Zawodnik Adrian gotowy dalej kontynuować pojedynek, ale myślę, że ta walka równie szybko zakończy się co poprzednia. I Olek będzie szukał tutaj skończenia przed czasem. Widzimy, Aleksander Górka poczuł krew i idzie agresywnie do przodu. Jest na pewno lepiej wyszkolonym zawodnikiem technicznie. Te ciosy są techniczne. Adrian walczy bardziej nieskoordynowanie, to na pewno. Czyżby kolejne teraz mamy liczenie? Nie, wypadł ochraniacz na zęby Adriana. Czekamy, aż przemyją, jak tutaj team Kowalskiego przemyje ochraniacz na zęby, sędzia włoży go z powrotem do ust. I ten pojedynek będzie kontynuowany. Nie wiem, czy ochraniacz został wypluty po ciosie, czy ze zmęczenia. Widzimy, te ciosy już są pchane. To już jest koniec walki. Mamy kolejne liczenie, już widzimy. Adrian nie ma za bardzo chęci do dalszej walki. Mamy ostatnie 10 sekund pojedynku. Tak, jeszcze chyba wytrzymie do końca rundy. Ale Adrianowi nie brakuje charakteru. I będzie miał minutkę na gdzieś dojście do siebie, ale tak, zakończona pierwsza runda, minutka dla Adriana przede wszystkim, bo myślę, że Olek, to jest kwestia czasu, kiedy dokończy zadanie i ubije przed czasem Adriana. No chyba, że coś w tej przerwie Adrian wymyśli. Myślę, że nic nie wymyśli. Myślę, że jest zawodnikiem, który nie jest przygotowany na takiego przeciwnika jak Olek Górka. Olek, widać, jest zawodnikiem dobrze wyszkolonym technicznie, bijącym bardzo poprawnie, a Adrianowi na pewno brakuje wyszkolenia technicznego. Charakter nie tylko walczy w walkach, ale jak najważniejsze jest przede wszystkim technika.
Gdzie tutaj prezentuje zawodnik z niebieskiego narożnika tylko, tak? Niebieskiego czy czerwonego? Oczywiście. Teraz nie chcę Państwa sprowadzić w błąd. Oczywiście po pierwszej rundzie widać tutaj, ale chodzi na pewno o Olka Górkę i doświadczenie. I ruszamy, runda druga. Myślę, że ta runda na pewno nie będzie końca tej rundy. Walka skończy się przed czasem. Myślę, że jest to kwestia teraz kilkudziesięciu sekund, jak Olek Górka wygra z Adrianem Kowalskim. Tak, widzimy, te ciosy dochodzą i leży po raz pierwszy w tej rundzie Adrian. Mamy liczenie, ale kiwa głową, że jest gotowy dalej do walki. Czy sędzia pozwoli mu dalej kontynuować pojedynek? Myślę, że jeszcze raz tak. Tak, mamy wznowienie. No ale tutaj myślę, że to jest kwestia teraz kilku ciosów. Mocno, mocno bije, tak, mamy drugi knockdown i walka zostaje przerwana w drugiej rundzie, drugiej minucie przez techniczny knockout. Tak jak mówiłem, Olek Górka na pewno wyglądał dużo lepiej przygotowany techniczny zawodnik reprezentujący klub Boxing Team Gross. Bez problemu wygrywa z Adrianem Kowalskim w kolejnej walce dzisiejszego wieczoru bokserskiej. No, szybkie skończenia mamy, Klaudia, w boksie tutaj szybkie mamy skończenia walk. Kibice chcą oglądać szybkie skończenia, lubią szybkie skończenia. Co ty o tym myślisz, uważasz? Czy tobie się podobają takie szybkie walki, czy jednak byś wolała popatrzeć tutaj na wszystkie trzy rundy szermierki na pięści? Myślę, że każda z tych opcji ma swój urok. Oczywiście walki, które kończą się przed czasem, są dużo bardziej emocjonujące. Natomiast w tych niskich brawami Aleksander Górka! Aleksander, co chcesz nam powiedzieć? Wszyscy widzieliśmy, co zrobiłeś. Naprawdę to było bardzo, bardzo agresywne. No kolega też tutaj nie odkładał rękawic, więc fajna wymiana. Dziękuję za podjęcie tych rękawic. No tutaj co? Ja się cieszę, wreszcie głowa zaczęła pracować. Poszedłem na wymianę, liczy się zwycięstwo. Pozdrowienie dla wszystkich niebieskich i dla widzów tutaj w hali. Pozdrawiam. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kochani, pytanie tutaj do Adriana. Adrian, jeśli masz jeszcze siły, byłeś dzisiaj mocno zbombardowany. Dałeś radę? Żyjesz? Żyję, żyję, ale czy dałem radę, to tak ciężko można powiedzieć. Walka niestety przegrana. No, doświadczenie zdobyte. Przeciwnik był dobry, nie ujmuję mu tego. Super bił, no. Ciężko było uciekać od tego bombardowania. No i cóż, brawa dla niego. Ja wrócę na salę od razu, postaram się wrócić silniejszy, jeżeli tutaj pan Dawid będzie dalej chciał mnie tutaj na gali, zawsze nie odmówię. Mam nadzieję, że do następnej walki przyjdę lepiej przygotowany, no i dam wam lepsze widowisko. Dziękuję, że tu byliście, dziękuję za te oklaski, bo trochę ich też było. No i cóż, miłego widowiska. Adrian, bardzo dziękujemy za serce do walki, dałeś z siebie wszystko, bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz, kochani, zapraszamy oczywiście dziewczęta do naszej licytacji. I witamy, witamy ponownie u nas w studio. Za nami dwa pojedynki.
Walki obydwie zakończone bardzo szybko. Jedna niestety przez nieintencjonalny faul poprzez kopnięcie na krocze. Mam nadzieję, że nic nie stało się tutaj Waldku Karkosze, który przegrał ten pojedynek. Nie może przegrał, ale nie był w stanie go kontynuować. Właśnie po kopnięciu w krocze kolanem w klinczu przez Cypriana Wichra. I szybkie skończenie walki. Aleksander Górka rozbił w drugiej rundzie Adriana Kowalskiego. Klawia, co powiesz do tej pory na temat walk? Czy ci się podobają, czy cię nie podobają? Czy jednak chciałabyś tutaj troszkę dłużej popatrzeć? Chciałabym tutaj trochę dłużej popatrzeć, szczególnie jeśli chodzi o MMA, bo jednak liczę cały czas na ten parter, że zobaczę, jakie umiejętności prezentują występujący tutaj zawodnicy. Wszystkie walki kończą się do tej pory przed czasem. No wyjątkiem jest walka Kacpra Kapuścińskiego z Mini Kumalo, która jako jedyna z tych wszystkich odbyła się na pełnym dystansie. A więc mamy tylko jedną walkę jak do tej pory odbytą na pełnym dystansie. Ale przed nami mamy jeszcze walkę, na pewno mamy walkę bokserską. Przed nami Nikodem Godek będzie walczył z Patrykiem Owczarzakiem. Walkę MMA, gdzie Tomasz Kutrzewa będzie walczył z Pawłem Śliwą. Walkę K1, jedyną na karcie walk dzisiaj, walka K1, reprezentant Adrian Długa, reprezentujący Shark Top Team Bytom, skrzyżuje rękawice z Sebastianem Zającem, reprezentującym klub Siłę Mysłowice. Będziemy mieli po walce K1 jeszcze jedną walkę w boksie, ostatnią, gdzie Weronika Flaszak będzie podejmować Paulinę Jędrzejewską i to jest jedyna walka kobiet też na dzisiejszej karcie walk. Jest to walka w kategorii open, czyli bez żadnego limitu wagowego, co się u kobiet rzadko zdarza. Dokładnie, pierwszy raz chyba spotykamy się z sytuacją, kiedy jest kategoria open w boksie u kobiet. A ty, Klaudia, co uważasz? U kobiet, z tego co wiem, to tak jest, jest to dosyć częsta sytuacja, natomiast w MMA takie walki open się praktycznie nie zdarzają, no chyba że Gabi Garcia gdzieś tam w Chinach na tych galach, to tak, to wtedy są tam walki w kategorii open kobiet. No i później będzie nasza walka wieczoru dzisiejszego wydarzenia, gdzie Krzysztof Bodykrist Ciesielski będzie podejmować Nikolę Milanowicza. Myślę, że ta walka zakończy się równie szybko, co te, które przed chwilą się skończyły. Ja uważam, że na tej walce na pewno nie można mrugać i też wielu widzów na tą walkę czeka, ponieważ Nikola Milanowicz jest najbardziej rozpoznawalną osobą, która walczy tutaj na gali. To na pewno. Nie wiem, czy wiesz, ale Bodychrist walczył też ze słynnym bonusem BGC. Nie wiem tego, bo powiem ci szczerze, że nie śledzę tak tych walk freakowych. Tak, to było dawno. To było chyba w 2001 roku. No ta walka nie wyglądała za dobrze, jak możemy się domyśleć. Jak większość tych walk też w tej kategorii wagowej. Może nie kategorii wagowej, ale... bardziej mi chodzi tutaj o bonusa, tak, BGC, dobra, gdzie no właśnie, tutaj o bonusa. Za bardzo nie mógł nam pokazać swojego kunsztu technicznego, to na pewno, a słynne kołowrotki. Pamiętasz kołowrotka, jak pokazywał bonus BGC na poznańskim rynku? Nie pamiętam, ale to musisz mi pokazać. Odsyłam wszystkich na YouTube'a, wpiszcie sobie bonus BGC, na pewno się pośmiejecie w ten sobotni wieczór. Dobrze, Tomek. Wielka szkoda, że ta walka MMA zakończyła się nam faulem. Mam nadzieję, że kolejna walka jednak zawodnicy będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności i zakończy się bądź przed czasem lub będzie trwała pełny dystans i ja mam dalej taką nadzieję, że walka przeniesie się do parteru. Zostały mi na to dwie walki. Tak, a jeśli tak nie będzie, no to zapraszamy Klaudię na kolejną edycję, aby pokazała swoje umiejętności i tutaj nam pokazała swój kunszt walki. Co Klaudia, co dobrze, ty na to? Czyż dobrze, byłabyś skłonna zawalczyć na kolejnej edycji? Oczywiście, że tak. Jasne. A więc tutaj dla Dawida Kurtysiaka
Wiemy, gdzie się zgłosić po następną zawodniczkę. Dawid Kurtysiak organizuje również gale bardzo popularne w naszym regionie, na Śląsku, Silesian MMA, i odbyło się ich już bardzo dużo edycji. Są to świetne gale, gdzie zawodnicy gdzie zarówno zawodnicy rozpoczynający swoją przygodę w zawodowych pojedynkach mogą zawalczyć, jakże i bardziej doświadczeni. Są to świetne wydarzenia i jest to świetna okazja właśnie dla zawodników, aby zawalczyć. Tak, a już kolejna edycja Silesian MMA w Bytomiu na Skarpie, koniec października. Zapraszamy wszystkich. Już za tydzień kolejna edycja. Tydzień, dokładnie. I na tej edycji koncert będzie miał nasz serdeczny kolega Epis. Epis Dym KNF, kto nie zna. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. W Oktagonie chyba już kończą się nam licytacje i powoli będziemy zapraszać Państwa na kolejny pojedynek w boksie na dystansie 3 rund po 2 minuty, w którym zmierzy się Nikodem Godek, reprezentujący klub Bytomska Akademia Boksu, oraz Patryk Owczarzak, reprezentujący klub Spartan Chorzów. Czyli obaj zawodnicy tutaj ze Śląska. Dokładnie. Czekamy na wojowników i startujemy z następną walką. I oddajemy już głos do oktagonu. Zapraszamy na kolejne starcia. A zatem, kochani, czekaliśmy długo na kolejną walkę, do której zapraszamy oczywiście, walka MMA. Sędzią, który będzie pan Tomasz Jeruszka. Zapraszam oczywiście pierwszego zawodnika reprezentującego klub Kotwica MMA Team, Tomasz Kutrzeba. Drodzy Państwo, mała pomyłka, w takim razie bardzo przepraszamy. Tutaj wezmę to na klatę. Moja pomyłka, palec mi za nisko powędrował, wybaczcie, to będzie wszystko wymazane. W takim razie walka w boksie. Sędzią będzie pan Mirosław Janowski, bardzo przepraszam, z mojej strony ukłon, poprawiam muszkę na waszą część. I do oktagonu zapraszamy reprezentujący klub Bytomska Akademia Boksu. Nikodem Godek! Z tobą, tę pustą drogą i pustą głową, bez rozmową. Zacząć i widzieć w lustrze, gdy leżysz tuż obok i nad wodą wspominasz tak naszą znajomość. Wiesz, jak lecę z tym wersem, tom przemyśleń więcej. Nie chcę być gwiazdą na chodniku w LA, chcę być na twoich słuchawkach, więc refren musi ci bujać. Tak jak kiedyś moja nowa fura, brum brum bram bram rura. I wiesz, że nie chodzę tutaj po klubach, ale się muszę rozruszać. Zastygałem przez 3 lata, dzisiaj mam szansę polatać. Stygnąć, a potem od nowa podpalać. Jak zastygnę, proszę mnie zdrapać. Ej, na stronie jest WTF, proszę mi gra awerem. Nie będę już się trzeć, chyba że wchodzi ten refren. I wyjść Bogą i spoko w pomysł, by wyjść z tobą. Tak pustą drogą i pustą głową, bez rozmową. Zacząć i widzieć się w lustrze, gdy leżysz tuż obok. I nad wodą wspominasz tak naszą znajomość. A jego przeciwnikiem reprezentujący klub Spartan Chorzów, Patryk Owczarzak! Interesują mnie nagrody główne. Sam szanuję to złoto na szyi, ale wiesz, że nie takie kupne.
tylko takie, co sami zdobyli. Trochę krwi, trochę łez, trochę potu, ale nareszcie czuję się gotów. Nie mieliśmy lekko na starcie i może dlatego zależało nam bardziej. Niektórzy nie wstaną z ławki, nam się udało. I lecimy, kolejna walka, tak jak wspominaliśmy wcześniej, walka bokserska, 3 razy 2 minuty. Nikodem Godek, reprezentujący klub Bytomska Akademia Boksu, kontra Patryk Owczarzak, reprezentujący klub Spartan Chorzów. Obaj zawodnicy bardzo młodzi, Nikodem Godek 18 lat, Patryk Owczarzak lat 20, także jeszcze oboje są na początku swojej kariery. Waga poniżej 75 kg. Niestety nie mamy tutaj wpisanej wagi Patryka Owczarzaka, ale domniemamy, że zmieścił się w limicie. Obaj zawodnicy już w klatce. Sędzia przywołuje zawodników do siebie i zaczynamy. Runda pierwsza pojedynku Godek-Owczarzak. Sędzią w tym starciu, jak we wszystkich walkach bokserskich, jest Mirosław Jaworski. Runda pierwsza. Od razu dwaj przeciwnicy chcą zaznaczyć swoją przewagę na początku pojedynku, zaznaczyć swoje miejsce w klatce, mocno weszli w pojedynek. Mamy tutaj dużą dysproporcję wzrostu, Nikodem Godek 170 cm, Patryk Owczarzak 14 cm wyższy. I na pewno Patryk będzie tutaj się starał walkę utrzymać na dystans. A Nikodem próbował skrasać. Mamy tutaj pierwsze ciosy, które dochodzą celu. Jeden i drugi zawodnik. Celnie. I szykuje się Nikodem Godek, tak, oczywiście do skrócenia dystansu. Jest niższy od Patryka, więc będzie próbował, na pewno musi ten dystans skracać, tak, żeby dojść do twarzy przeciwnika. Nikodem Godek, spodenki czerwone, Patryk Owczarzak, spodenki zielone. I słyszymy tutaj na trybunach kibiców Nikodema Godka. Ostatnie 10 sekund pierwszej rundy pojedynku. O, ładnie trafił teraz Nikodem tym prawym, takim prawym krosem. Ten kros doszedł twarzy Patryka Owczarzaka, nie zrobił na nim, wydaje mi się, wrażenia, ale był to czysty, celny cios. No i mamy przerwę. Minuta dla obu zawodników na złapanie oddechu. Zobaczymy, fajna, jak ją wykorzystają. Fajna pierwsza runda. Jeden i drugi zawodnik dobrze biją. Dobrze widać, przepracowali okres tutaj przygotowawczy do tych swoich walk. Dobrze są przygotowani, wydaje mi się, i kondycyjnie, i technicznie. Fajnie to wygląda. Tak, takie pojedynki na pewno chcemy oglądać na tej gali. Widać, że każdy z nich realizuje swój plan taktyczny. Tutaj na ekranie jeszcze najlepsze akcje z tej pierwszej rundy. Widzimy, te ciosy do jednego i do drugiego dochodziły bez większych szkód, jak do tej pory. No i zobaczymy, co będzie w kolejnej odsłonie. Kolejne 2 minuty pojedynku przed nami.
Runda druga, startujemy, start. Zapowiada się, ciekawie to starcie. I lecimy, schowany, szczelnie, Patryk za podwójną gardą, Nikodem tutaj. Oj, trafił chyba tym lewym sierpem Nikodem, doszły ten lewy sierp, doszedł szczęki Patryka Owczarzaka teraz. No i na ciosach prostych Patryk próbuje Nikodema utrzymać. Te ciosy kuje tym lewym prostym. No i zaraz pewnie zobaczymy skrócenie dystansu, tylko raz kolejny przez Nikodema. Oj, teraz serią poszedł Patryk, jedną, drugą, trzecią. Chyba się zdenerwował gdzieś tam. Tak, doszedł i doszedł sierp również Nikodema. No mamy teraz trochę takich wymian, bójki. No bardzo fajnie, jeden, drugi. Coraz śmielej obaj zawodnicy, fajnie się nam ten pojedynek rozkręca. Tak, fajnie się go ogląda. I zostało nam 50 sekund rundy drugiej. Czy ona dojdzie do końca? Co myślisz, Tomek? Tak, na pewno dojdzie do końca. Jeden, drugi jest dobrze wyszkolony, widać. Przygotowany do tego pojedynku. No i fajnie się to ogląda jak do tej pory. Wydaje mi się, Patryk Owczarzak tutaj niepotrzebnie szuka sierpami głowy Nikodema, bo jak do tej pory fajnie te ciosami prostymi tam kuł, na dystans trzymał. Tak, ma tutaj dużą przewagę zasięgu. Dokładnie i powinien korzystać z tego zasięgu. Ostatnie 10 sekund, drugiej odsłony. No. I przed nami runda trzecia, taka wymiana, Tomek. Taka wymiana na koniec. Tak, tutaj sygnalizuje jeden do drugiego, że było uderzenie po gongu, ale przeprosili się chłopacy, nie ma tutaj złej krwi. Fajnie. Mamy minutkę przerwy i zaczynamy rundę numer 3. Jak do tej pory dla mnie pojedynek wyrównany, jeden i drugi bardzo dobrze się prezentują dzisiejszego wieczoru. Świetnie, też bardzo mi się podoba ta walka, świetnie się to ogląda. Myślę, że trzecia runda będzie tutaj rundą, która zadecyduje o decyzji w tym pojedynku. I przed nami ostatnie 2 minuty tego starcia. Zobaczymy, co zaprezentują zawodnicy. Czerwone spodenki Nikodem Godek i zielone spodenki Patryk Owczarzak. Kończy się już czas nam na przerwę. Narożnik wychodzi z oktagonu. Jeszcze tam jakieś problemy z mokrą stopą Patryka Owczarzaka. Wycierany oktagon, te reklamy. I zaczynamy rundę 3 tego pojedynku. Rundę. Myślę, że decydującą, tak. Która ręka pójdzie w górę. Ta runda zadecyduje. Pojedynek moim zdaniem do tej pory jest bardzo wyrównany. I zobaczymy, zaczął od tych ciosów prostych, mocnych, Patryk Owczarzak bitych, bardzo fajnie. No, Nikodem szuka skrócenia. Jest to naturalne dla niego, jest niższym zawodnikiem. Tak, agresywnie, bardzo mocno wchodzi Nikodem teraz tymi seriami w Patryka i te ciosy są naprawdę mocne i dochodzą celu. Patryk musiałby się tutaj bardziej skupić na utrzymanie walki na dystans i kłuć tymi ciosami prostymi. Ma super warunki fizyczne, aby właśnie z tego długiego zasięgu korzystać.
Kolejny raz Nikodem skrócił bardzo ładnie dystans i ciosy doszły do głowy Patryka Owczarzaka. Tutaj więcej na tych ciosach prostych, myślę, powinien Patryk pracować. Tak, oczywiście. I mamy ostatnie 40 sekund tego starcia. Teraz mamy taką wymianę, ale wydaje mi się, wszystko tam było w gardę, nie przeszło. I teraz Patryk znów ruszył kolejną serią. No naprawdę jeden i drugi prezentują się dobrze w tym pojedynku i nie chciałbym być w roli sędziów. No jeden, drugi, zobaczcie, te ciosy dochodzą twarzy jednego i drugiego. I ostatnie 10 sekund, myślę, że może jakąś bójkę się tutaj pokuszą. Rusza Nikodem, zaznaczy tą przewagę, Patryk odpowiada, nie jest dłużny, sędzia kończy ten pojedynek. No, nie chciałbym być na miejscu sędziów. Walka bardzo wyrównana, jeden i drugi pokazali się z bardzo dobrej strony i dobrej dyspozycji tego wieczoru, brawo chłopaki. Takie pojedynki chcemy oglądać. Piękna walka. Świetnie się to oglądało. Za chwilę werdykt sędziów. Myślę, że obaj chłopacy zasługują tutaj na wielkie brawa. Dali świetny pokaz swoich umiejętności. I oddajemy już głos do oktagonu. A zatem, drodzy Państwo, większościowa decyzja. Walkę wygrywa Nikodem Godek! A my, kochani, zapraszamy do wręczenia pucharu. Woda sodowa, reprezentujący oczywiście wodę sodową, pan Tomasz Biała. Tak, już był, wręczyliśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, a zatem przechodzimy do kolejnego starcia. Zapraszamy oczywiście pana sędziego Tomasza Jeruszka. Walka MMA. Jako pierwszy zawodnik zapraszamy do naszego oktagonu Tomasz Kutrzeba! Reprezentujący klub Kotwica MMA Team. Musi być wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomieni dym, żebrak i król w koronie, słońce i grad, po nocy dzień, światło i mrok, ramię w ramię, szampan i kac, po życiu sen i nic ci już nie zostanie. Ale ją wiesz,
jego przeciwnikiem reprezentującym klub Team Keta MMA Zator, Paweł Keta Śliwa! Przed nami kolejna walka MMA Semi Pro 3x3 minuty. Tomasz Kuczeba reprezentujący klub Gotwica MMA Team kontra Paweł Keta Śliwa reprezentujący klub Team Keta MMA Zator. Waga pojedynku. Obydwoje wnieśli na wagę 80 kg. Starszy o 11 lat. Keta. Taki pseudonim ma zawodnik reprezentujący swój klub z Zatoru. 6 cm wyższy Tomasz Kutrzeba reprezentujący Kotwica MMA Team. A w narożniku Tomasza Kutrzeby doświadczony zawodnik z rekordem 12-2 Sebastian Kotwica, trener tego klubu. Założyciel. Założyciel, tak. No, do skocznej muzyki wyszedł nam Paweł Keta. Zobaczymy, czy będzie tak skocznął w oktagonie. Zobaczymy, walka w formule MMA, dlatego liczę na ten parter ciągle, Tomek. Tak jak mówiłem wcześniej, tego parteru się dzisiaj nie doczekamy na kolejnej edycji. Dawid Kurtysiak już mi tutaj dzwoni, że będziesz walczyć z wygraną kolejnego pojedynku. I zaczynamy kolejny pojedynek. Sędzią Tomasz Jeruszka, jak każdego pojedynku dzisiaj MMA. Walka na dystansie 3 rund po 3 minuty. I lecimy. Zaczynamy. O, mocno tak. Takim frontem wleciał Keta w przeciwnika. No. Tutaj wydaje mi się, że ta walka trwać za długo nie będzie. Czerwone spodenki Tomasz Kutrzeba, zielone Paweł Śliwa. Wydaje mi się, że ta walka trwać za długo nie będzie. Tutaj wydaje mi się, że Tomasz Kutrzeba tą walkę zakończy przed czasem. Widzimy. Schowany za podwójną gardą. Technicznie nam się tutaj dobrze prezentuje Paweł Keta. I tylko czeka na swoją okazję Tomek, aby tą walkę skończyć. Mocny teraz prawy taki cep wszedł na gardę. No ale aż zawiało przeciwnikiem i tymi takimi weselniakami, takimi frontami wchodzi Keta cały czas przeciwnika, ale one nie dochodzą celu i kompletnie nic nie robią przeciwnikowi. No i Tomek odpowiada serią ciosów, które... Czekamy na egzekucję. Może nie do końca dochodzą, ale... Robią spustoszenie w głowie Kety, nie wie jak się zachować w tej sytuacji, za bardzo spuszcza głowę na dół i patrzy w matę. Teraz mamy próbę sprowadzenia, łapie głowę Keta do gilotyny. Z doszadu raczej nam to nie wyjdzie. Dokładnie, tutaj mamy... Tutaj jest tylko kwestią czasu, wyciągnięcie głowy. Powinien spychać tą rękę za łokieć. I mamy już głowę. Koniec. Myślę, mamy że koniec. Tutaj będzie... Tak, koniec tutaj... pojedynku. Tomasz Jeruszka przerywa ten pojedynek. Pewnie wygrywa Tomasz Kutrzeba w pierwszej rundzie. No, nie pokazał nam się Paweł Keta z dobrej strony.
Mamy nadzieję, że na przyszłe edycje lepiej się przygotuje do pojedynków. Klaudia, co ty byś powiedziała na taki pojedynek? Może dopracuje gilotynę. Może dopracuje gilotynę. Tak. I zakończymy wtedy walkę poddaniem, tak? Tak. Taka ciekawostka, jak mamy złapaną głowę przeciwnika do gilotyny, tak jak przed chwilą. Nic nie będzie, jeśli przeciwnik przejdzie nam do dosiadu. Należy wtedy jak najszybciej tą głowę puścić, aby nie pompować swoich mięśni i starać się uciekać z tej pozycji, która jest dla nas bardzo zła. Ponieważ wyciągnięcie głowy przez przeciwnika jest już tylko kwestią czasu. Oficjalny werdykt. Tomasz Kuczewa wygrywa w pierwszej rundzie przez techniczny knockout z Pawłem Ketą Śliwą. No tutaj już Paweł Keta w tym parterze nie bronił się wcale, także tam nie było już o czym mówić. Dobrze sędzia Tomasz Jeruszka, że przerwał w porę ten pojedynek. Dokładnie. I oddajemy już głos do oktagonu. Za chwilę formalność. Knockout. W tym starciu wygrywa Tomasz Kuczewa! Bardzo serdecznie zapraszamy do wręczenia pucharu. Zielony listek, oczywiście ufundowany przez Prawo Jazdy. Zielony listek, tak jest, bardzo dziękujemy. Tomasz, takiego biegu akcji. No dobrze, przygotowaliśmy się z moim teamem, z moim trenerem. Przede wszystkim chciałem podziękować kibicom, że tu ze mną przyjechali. Dzięki! Miałbyś jakieś jeszcze poprawki do tej walki? No to już wszystko zależy od trenera, nie ode mnie teraz. Mi się wydaje, że było dobrze. Nam się podobało, oczywiście życzymy tobie wielu sukcesów. Kiedy zobaczymy się w kolejnym oktagonie? Kolejne walki, kiedy? Może na najbliższej gali, czas pokaże. Dobrze, życzymy wielu sukcesów. Jeszcze raz prosimy, wielkie brawo. Tomasz Kuczewa! Kochani, wielkimi krokami idziemy w kierunku kolejnych i ostatnich trzech walk. Zapraszamy oczywiście do naszego oktagonu sędziego, pana Mirosława Jaworskiego, który będzie właśnie teraz sędzią tej walki. A do oktagonu zapraszamy zawodnika reprezentującego Shark Top Team Bytom. Adrian Dugaj! Bytom. Przygarnę pana, najlepszą obroną ataki. Oby już nie spadła na nikogo ciężka krata. Nie zdobi ludzi szata, zdobią za to czyny. Pod kontrą mam kobietę, ani kurwę spod satyny. Zawsze proste rymy, normalny ze mnie chłopak. I nigdy się nie bałem, upierdoliczam z młoda. Nic kurwa na pokaz, wszystko z czystej pasji. Sam zapracowałem na te lepsze czasy. Spadały mi spod. Nie pomagały paski od polanej wódeczki i białej zajawki. Szacunek do ojca, szacunek do matki. Przestały płynąć zydy, ruszyłem z brudnej klatki. Nic tam kurwa nie ma, a kiedyś byłem zawsze. Wolę obracać sianem niż obracać flaszkę. Jebałeś się w paszczet, to miejmy nadzieję, że podczas roboty kogut nie zapieje. A my dla was zahaczę, przyjedziemy i zagramy. A my dla was zahaczę, bo zasady tutaj mamy. Usiądziemy, pogadamy. A my dla was zahaczę. Prawdę wymach nawijamy. Ten, który wojuje miecze, tęgi nie odmiecza. Nóż przy gardle dwa, pamiętasz pita trzecia. A my dla was zawsze, zawsze na starych świeciach. Tu nie na starych świeciach, a tego każdy wiecia. Byłeś z nami wtedy, powiedz, jak ten czas lecia. Trochę wymęczony, toczy się na... A zatem, kochani, robi się bardzo, bardzo gorąco, bardzo, bardzo groźnie.
i jego przeciwnikiem reprezentującym klub Siła Mysłowice będzie Sebastian Zając! Lecimy z kolejną walką, walką K1, jedyną na dzisiejszej karcie walk. A przed nami Adrian Długaj reprezentujący Shark Top Team Bytom kontra Sebastian Zając reprezentujący klub Siła Mysłowice. Kategoria wagowa 95 kg, obaj zawodnicy w limicie. W podobnym wieku Adrian Długaj 26 lat, Sebastian Zając 28. Obaj zawodnicy tutaj ze Śląska. Na trybunach słyszymy kibiców reprezentanta Siły Mysłowice. Ale też wiele kibiców tutaj Adriana Długaja z Bytomia przyjechali. Słyszeliśmy głośny doping, głośną wrzawę, jak wychodził Adrian do oktagonu przy piosence Dym KNF-u, Nóż na gardle. Razem się tu z Tomkiem bujaliśmy właśnie do tego wyjścia. I za chwilę zaczynamy starcie w formule K1, a sędzią tego pojedynku jest Mirosław Jaworski. Czerwone spodenki Adrian Długaj, reprezentant Shark Top Team Bytom. Zielone spodenki Sebastian Zając, reprezentant Siły Mysłowice. I zaczynamy. Runda pierwsza. Start. O i od mocnego kopnięcia zaczął Andrzej. Ale tam trafił Zając. Ale pięknie. Trafił Zając. Agresywnie poczuł krew. Tak, drugi cios doszedł z szczęki Adriana Długaja. Ale mamy bitkę od początku, od pierwszej sekundy. Mocno ruszyli na siebie panowie. No. I jeden nie pozostaje dłużny drugiemu. Trafia Zając cały czas tym prawym takim krosem do szczęki. On dochodzi Adriana Długaja. Miałem wrażenie, że Adrian na chwilkę tam był przymroczony, ale wrócił do pojedynku i mocno odpowiada. To dopiero 40 sekund tego pojedynku, Tomek, tak, ciekawe. Świetny pojedynek od pierwszej sekundy, mocno jeden, drugi ruszyli na siebie, no. Ekstra. Zobaczymy, jak kondycyjnie wytrzymają ten pojedynek teraz chłopaki. Oczywiście, że tak, bo tyle ciosów to też pompuje, zabiera to tlen. Tak, Zobaczymy, jak są przygotowani. Adrian rozbija nogi Sebastiana Zająca. Widzimy wewnętrzne low kicki, zewnętrzne. No, front kick tutaj. Nie doszedł twarzy, musnął tak w nos. Mam wrażenie Sebastiana i mamy znów kopnięcie, wkroczenie. Nie, wypadł ochraniacz na zęby. Adriana, no ale nam emocje tutaj w tym pojedynku. Od pierwszej sekundy chłopaki dają. Super, takich pojedynki chcemy oglądać. Emocjonujące, mocne. Chwila na przepukanie ochraniacza i lecimy dalej. Głośny doping na trybunach dla Adriana. I wznowienie. Mocne wewnętrzne, bardzo ładny low. Mocno kopie Adrian Długaj. O, kopuje nogę Sebastiana Zająca. I odwracają się nam tu powoli. Ale Sebastian Zając mocno na nogach odpowiada, nie jest dłużny, odpowiada. Próba tutaj high kicka na głowę Zająca. Ale Zając odpowiada. Proszę zobaczyć, ciosy na korpus.
ale mamy tutaj wojnę ringową. Jeden i drugi daje tutaj 100% siebie. Jeszcze minuta została tej rundy. Znów ma... Koniec. Koniec pierwszej rundy. Czas, mamy tutaj jakieś złe informacje troszkę na ekranie z czasem, dlatego ta mała pomyłka. Mamy koniec pierwszej rundy, minutka przerwy dla zawodników. No naprawdę w tej pierwszej rundzie dali z siebie wszystko. Wielkie brawa dla chłopaków. Jeszcze raz przypomnimy, Adrian Dugaj z Shark Top Team Bytom kontra Sebastian Zając, siły Mysłowice. Mocna, wyniszczająca walka, jeden i drugi tutaj nie chce odpuścić. Proszę zobaczyć te ciosy, kopnięcia, wszystko to jest 100% siły wsadzone. I zobaczymy, ile siły zostanie zawodnikom na resztę pojedynku, co pokażą dalej. Zaczynamy, runda numer dwa, dwieminutowe rundy, trzy rundy po dwie minuty. No i zobaczymy, czy zaczną tak samo mocno jak w pierwszej rundzie, chłopaki. Tak, mocne kopnięcia, mocne uderzenia, tu jest 100% siły wsadzone. Czy kopnięcie, czy uderzenie od jednego i drugiego zawodnika, to jest walka na wyniszczenie. Świetnie się to ogląda. To dopiero pół minuty drugiej rundy. Widzimy Mariusz Radziszewski w narożniku Adriana Dugaja, trener Shark Top Team Bytom, ale wrzawa tutaj też na trybunach. Mocny pojedynek, jeden i drugi. Bardzo mocne kopnięcia, trzy ciosy, one dochodzą celu, ale jeden i drugi nic sobie z tego nie robi, a mocno odpowiada. Ależ wymiany, ale wymiany, cios za cios, cios za cios i minutka do końca rundy. Widać już powoli zmęczenie u zawodników. Tak, Zając do przodu idzie, skraca ten dystans, no ale Adrian Dugaj tutaj nie pozostanie dłużny, nie ma knockdownu, jest poślizgnięcie na reklamie, jedziemy dalej. Mocno, 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 jeden, drugi, tak by... I kolano doszło do głowy Zająca, ale on stoi na nogach i odpowiada. Mamy tutaj pokaz prawdziwego charakteru. Mocno, mocno, jeden, drugi, siebie okładają i kolano od Zająca w korpus Adriana Dugaja. To są setki ciosów, które dochodzą celu. Może nie setki, ale dziesiątki na pewno mocnych ciosów. Końcówka tej, koniec rundy i z niecierpliwością czekamy. Tak, koniec drugiej rundy, minutka przerwy, zaczynamy rundę numer 3. Widzimy tutaj, chłopaki już nam opadli pod koniec tej rundy z sił, ale nie jest to w ogóle dziwne. Tyle ciosów, co doszło do twarzy jednego czy drugiego zawodnika, że oni to jeszcze stoją, odpowiadają. Ta walka od pierwszej sekundy jest toczona na bardzo wysokim tempie. Nie dziwne, że opadli nam pod koniec tej rundy troszkę z sił. Mamy teraz minutkę, aby dojść do siebie i ruszamy z rundą numer 3. Świetnie się ogląda walkę w tej formule. Myślę, że na kolejnych edycjach może więcej walk w formule K1. Widzimy próba latającego kolana, no naprawdę jeden i drugi świetnie się dzisiaj prezentuje. I mocne kopnięcie widzimy, to nie było poślizgnięcie na macie, a wycięcie, aż wycięło Sebastiana Zająca po tym niskim kopnięciu na łydkę.
Naprawdę tu jest 100% siły wkładane w każdy cios. I lecimy, runda 3. I od razu ruszyli jeden, drugi mocno. Tak, i mamy znów tutaj bardziej wycięcie po niskim kopnięciu. Wznowienie pojedynku. I próba latającego kolana do głowy zająca. Jeden i drugi odpowiadają pięściami. Ciosy dochodzą z szczęki, ale te ciosy wiadomo już nie są tak mocne jak na początku pojedynku. Ale nadal ważą swoje. Mamy tutaj świetny doping na trybunach dla jednego, jak i dla drugiego zawodnika. Rozerwanie klinczu i jedziemy dalej. Pięknie. Te ciosy od zająca coraz bardziej dochodzą do głowy Adriana Dugaja. Adrian odpowiada cały czas, ale wydaje mi się, że zaczyna nam się troszkę przewaga zająca w tej trzeciej rundzie robić. I mamy znów tam rozdzielenie i wznowienie walki. 40 sekund. Tak. I cały czas cios za cios, cios za cios, żaden nie odpuszcza. Obydwoje chłopaki tutaj, charakter najwyższa klasa, o to chodzi, o to chodzi. Proszę zobaczyć, te ręce już nie wracają do gardy, one są spuszczone na dole, oni są wykończeni już, oni są wykończeni, ale cały czas walczą. Ten cios za cios dochodzi, cios za cios. Ostatnie 10 sekund i... No, powiedziałbym, że ten cios doszedł głowy. Oczywiście nie był to cios na knockdown, a bardziej wytrącający z równowagi. I mamy koniec pojedynku. Jeden, drugi zasługuje na zwycięstwo. Jak dla mnie najlepszy pojedynek, Tomek. Oczywiście, najlepszy pojedynek. Jeden, drugi zostawili serce, charakter i kawał zdrowia w oktagonie. Za chwilę werdykt sędziów. Jestem ciekaw decyzji, kogo ręka powędruje w górę. Nie zdziwiłbym się, jak w tej walce byłby remis. Bo naprawdę tutaj jeden i drugi cios za cios oddawali. Jeden, drugi nie odpuścił. Naprawdę świetna walka. Mam nadzieję, że jeszcze taką zobaczymy tutaj. Równie emocjonującą. Być może następna walka, jedyna walka pań na karcie. Czekamy na werdykt sędziowski. Jeden, drugi potwornie zmęczony. Nie ma się co dziwić, naprawdę. No, zostawili tu wszystko, co mieli w tym oktagonie. Wielkie brawa, panowie. I oddajemy głos do oktagonu. Gotowi? Dwa do remisu, a walkę wygrywa Sebastian Zając! Piono serducha w oktagonie, brawo! I przed nami jeszcze dwie walki. Za chwilę kilka słów od zawodników w oktagonie. Czekamy na kilka słów od Sebastiana Zająca, zwycięzcy. Że chłopaki, by pierwsza walka, ale naprawdę był twardy. Także naprawdę szacunek. Bardzo dobre warunki, ale no, pokazałem się lepszy. Pokazałeś z siebie zdecydowanie wszystko. Jesteśmy naprawdę wielce zaskoczeni. Słuchaj, to co pokazałeś dzisiaj w ringu przekroczyło nasze oczekiwania. Naprawdę widzę, że się mocno przygotowywałeś. Tak, bo
naprawdę ciężki okres przygotowawczy, a rywal, tak mówię, bardzo twardy. Słuchaj, naprawdę widzieliśmy również, że przyjmowałeś mocne ciosy, stałeś dalej, walczyłeś i wygrałeś ten pojedynek. Jesteś z siebie dumny? Jestem, w 100%. Też jesteśmy dumni, zobaczyłam, co się dzieje. Sebastian, oni są z tobą, my również, dziękujemy, prosimy, wielkie brawo jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękujemy, jeszcze raz puchar wręczaliśmy. Pasja TV, pani Barbara Schulz, bardzo dziękujemy. I oczywiście to jest czas dla reporterów, kochani. Cóż to była za walka, coś niesamowitego. Dziękujemy! 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 Panie Zając, co dla ciebie? To było niesamowite, naprawdę. To były emocje. Kochani, wierzę, że wszyscy razem pełnym serduchem jesteśmy również tutaj na tym ringu. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze dwa z pięcia. Kolejne walki będą wręczane oczywiście. Puchar wręczany będzie przez sponsora Montostal Sile. Walka w boksie. Sędzia pan Mirosław Jaworski, którego jeszcze raz witamy w naszym oktagonie. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy zawodniczkę Weronika Flaszak! Reprezentująca warszawski klub bokserski. Podnosisz gardę, zaciskasz pięści, zaciskasz zęby. Jesteś zawzięty, wiesz co cię kręci, wiesz co napędza. Kochasz, gdy czujesz tą krew na swych zębach. Przeciwnik pęka, niszczysz go wzrokiem. Przez całe życie tu pod jednym blokiem. Czujesz to w sobie i wiesz co potrafisz. Poszedłbyś w ogień dziś za swoim braci. Trud ciężkiej pracy, lata treningu. Wszystko to po to, by stanąć na ringu. Mnóstwo wysiłku i setki wyrzeczeń. Wiosna czy zima, czy lato czy jesień. Wiesz co cię niesie i co płynie w żyłach. To już... Coś niesamowity dzisiaj po raz pierwszy oczywiście w naszym oktagonie. Zawodniczki płci pięknej, jej przeciwniczką reprezentującą klub Kaito Łasin. Przywitajcie mocno i gorąco Paulina Jędrzejewska! Przed nami przedostatnia walka dzisiejszego wieczoru, walka punch w formule bokserskiej, 3 razy 2 minuty. Weronika Flaszak reprezentująca warszawski klub bokserski kontra Paulina Jędrzejewska reprezentujący klub Kaito Łasin. Klaudia, tak cały czas mówimy o twoim parterze, powiedz mi, jak twoja stójka, czy rozwijasz tą płaszczyznę, czy nie? Tak, rozwijam z tobą na treningu i jak dobrze wiesz, na treningach u trenera Witka Kostki w Paco Team Mysłowice. Tak, tak, śmieję się, tak pół żartem, pół serio. Klaudia i stójka, słyszałem, coraz lepsza, nokautuje przeciwniczki na treningach. No, ostatnio to ty mnie midlem znokautowałeś, Tomek. Dobrze. Przed nami kategoria Open, Weronika Flaszak, warszawski klub bokserski kontra Paulina Jędrzejewska. Widzimy tutaj dysproporcja w warunkach fizycznych. Wzrost Weroniki Flaszak to 164 cm, natomiast Pauliny Jędrzejewskiej 181 cm. Jeśli chodzi o wagę, waga zawodniczki z Warszawy to 82 kg, a z Łasina 93. Okej, ostatnie komendy od sędziego i ruszamy runda pierwsza.
pojedynku pań, jedynego na tej karcie walk. Startujemy. Zaczynamy. Myślę, że tutaj od razu, nie można mrugać. Od razu ruszyły mocno na siebie. Jedna, druga chce jak zawsze zaznaczyć swoją przewagę. No, ale... Tutaj tak, mamy cios za cios, znów wymiana za wymianę. Dziewczyny nie dają sobie w kaszę dmuchać. Widzimy tutaj Jędrzejewska jest warunkami fizycznymi dużo większa od przeciwniczki. Zobaczymy, jak się to przełoży na walkę, bo na razie Weronika Flaszak nie ustępuje w żaden sposób Paulinie. Weronika Flaszak, strój czerwony, Paulina Jędrzejewska, zielony. Próbuję tutaj dojść moc ciosami Weronika do głowy Pauliny i te ciosy dochodzą. Wydaje mi się, szybsza jest Weronika od Pauliny. Paulina bije takie ciosy, wydaje mi się, mocne, ale takie długo lecące do celu. Tak, Weronika jest znacznie szybsza Pauliny. I wypadł nam ochraniacz na zęby. Szybkie przemycie przez narożnik i kontynuujemy walkę. No na razie Weronika Flaszak nie ustępuje niczym Paulinie Jędrzejewskiej. Prócz warunków fizycznych. Ale naprawdę od pierwszej sekundy zaznaczyła swoje miejsce w oktagonie i nie ustępuje tutaj niczym Paulinie. I mamy wznowienie, nie, jeszcze nie, jakiś wyrzucony śmieć z oktagonu i wznawiamy pojedynek, start. Mamy 3 rundy po 2 minuty. Widzimy mocno, mocno, mocno. Tutaj chce Paulina trafić Weronikę, ale Weronika mądrze klinczuje. No, dochodzą ciosy teraz do głowy Pauliny. Ten prawy cross doszedł tam i znów Weronika klinczuje Paulinę. Bardzo fajnie walczy Weronika i naprawdę nie widać tej różnicy warunków fizycznych. Dokładnie. O, i doszedł ten lewy też do głowy Pauliny. Znów klinczuje i mamy koniec pierwszej rundy. Wydaje mi się ta runda dla Weroniki Flaszak. Też mi się wydaje runda dla Weroniki Flaszak, ale pozostały nam jeszcze dwie. Zobaczymy, co przyniosą nam dwie kolejne rundy. Na początku pojedynku, jak zobaczyłem obie zawodniczki, myślałem, że tymi warunkami fizycznymi właśnie Paulina będzie górować nad Weroniką, ale Weronika tutaj w żaden sposób nie oddaje pola Paulinie, a nawet skusiłbym się, że tą rundę pierwszą wygrała. Dokładnie 10 kg to jest bardzo duża różnica. Oczywiście. Ale świetnie sobie Weronika radzi w tym pojedynku. Ostatnie 10 sekund przerwy. Narożnik wychodzi z oktagonu. I ruszamy z rundą drugą. Tak jak w rundzie pierwszej, jedna i druga ruszają na siebie, ale to... I znowu dużo szybsza jest Weronika Flaszak od swojej przeciwniczki. Dokładnie, dokładnie. Teraz jakby bardziej Paulina celownik nacelowała i te ciosy dochodzi na pewno więcej jak w pierwszej rundzie do głowy Weroniki, ale Weronika tak jak wcześniej nie zostaje dłużna i odpowiada cały czas. I na ciosach prostych teraz Paulina Jędrzejewska zaczęła trzymać przeciwniczkę. Ma tą przewagę zasięgu, więc może śmiało z tego korzystać.
I teraz jakiś cios tam doszedł do głowy Pauliny, jakiś tam, gdy próbowała skrócić dystans. Na pewno go odczuła, było widać. No ale walczymy dalej. Wydaje mi się dokładnie, że Paulina powinna też ten pojedynek właśnie trzymać na dystans i korzystać ze swoich warunków fizycznych. Ale Weronika dobrze ten dystans skraca. Oczywiście. Z racji tego, że jest mniejsza, jest też szybsza. Dokładnie. Teraz przepuszczenie ładne, zejście z linii ciosu Pauliny. No i próbuje tymi ciosami prostymi utrzymać pojedynek, a Weronika do klinczu. I ostatnie 20 sekund rundy drugiej. O, i teraz weszły ciosy od Pauliny Jędrzejewskiej. Do głowy doszły Weroniki Flaszak. Te ciosy proste. Z prawej ręki doszedł tam cios prosty. No i tutaj ta lewa rączka chodzi, ale teraz znów skraca Weronika dobrze dystans. Na pewno ta runda mamy czas rundy drugiej. Skończyła nam się. Jeszcze jakieś tutaj ciosy po gongu, ale dziewczyny pewnie nie słyszały tego gongu. Ta runda na pewno nam się zrobiła bardziej wyrównana jak runda pierwsza. Pierwszą rundę zapisałbym na kartach sędziowskich dla Weroniki. Tutaj w tej rundzie już bardziej Paulina zaczęła odbudowywać swoją pozycję. Ta runda zrobiła nam się bardziej wyrównana. No i teraz trzecia runda zadecyduje znów nam tutaj o wszystkim. A może jeszcze będzie skończenie przed czasem? Może być, zobaczymy. Tutaj widzimy, jak Weronika ładnie wchodzi w tymi ciosami. Na pewno są to mocne ciosy, które Paulina wyprowadza. Widzimy tutaj, jak trafiła dwa razy. Nie są to takie ciosy celne na szczękę, gdzieś, gdzie by zachwiać przeciwnikiem. Są to ciosy bardzo mocne oczywiście, ale nie są one do końca celne. Zobaczymy teraz w trzeciej rundzie, co się wydarzy. Myślę, że walka zakończy się decyzją. I dziewczyny agresywnie ruszyły na siebie. Tak, tak, na początku pierwszej rundy jedna, druga ruszają na siebie, żeby zaznaczyć przewagę od początku tej trzeciej rundy. Ta trzecia runda będzie decydująca na pewno na kartach sędziowskich. No i Paulina Jędrzejewska. Teraz taka nam się troszkę bójka zrobiła, próbuje walkę utrzymać. Widzimy tą lewą ręką troszkę na dystans, no ale Weronika nic sobie nie robi z tej lewej ręki, nic sobie nie robi z utrzymania dystansu przez Paulinę i skraca ten dystans raz za razem. Nie ma... Ładnie skraca ten dystans. Chociaż teraz ten prawy, o, kolejny prawy doszedł z szczęki Pauliny. Nie są to teraz ciosy mocne, no ale dochodzą celu. Na pewno tam dwa były celne. Teraz jeszcze na rozerwaniu cios na korpus Weroniki. Tak, mamy na chwilkę przerwę od sędziego, ale już znowienie pojedynku i wracamy do tej trzeciej rundy. Oj, teraz taki lewy sierp od Weroniki doszedł znów w celu do Pauliny. Ostatnie 40 sekund tego starcia. No, oj, teraz lewy, prawy doszedł do głowy Weroniki Flaszak. No naprawdę, no ciężko ten pojedynek tutaj ocenić. Wydaje mi się, pierwsza runda na pewno dla Weroniki, druga wyrównana, ta trzecia też wyrównana. Ale teraz Paulina chce tu ewidentnie urwać głowę. Tak, chce, bo tutaj ta trzecia runda będzie, wydaje mi się, decydująca o wygranym tego pojedynku. Oj, tutaj Jędrzejewska popatrzała na narożnik, ktoś tam krzyknęli.
krzyknął narożnik, ona popatrzała, straciła kontakt z przeciwnikiem, a w tym czasie Weronika na nią ruszyła, ale nic z tego się nie stało, koniec Mamy walki. Mamy koniec tego pojedynku. Koniec pojedynku, pojedynek wyrównany, ja bym powiedział z małą przewagą dla Weroniki Flaszak, która według mnie ten pojedynek wygrała decyzją sędziowską. Również uważam, że ręka Weroniki Flaszak powędruje w górę. Czekamy, jak sędziowie zliczą punkty. Była to ostatnia walka w formule boksu. Przed nami już tylko walka wieczoru. Tak jest. Jeszcze przed nami. Zaraz czeka nas koncert Dedisa, a później walka wieczoru Nicola kontra Body Christ. A na razie czekamy na Markusa i na decyzję, którą podjęli sędziowie. Kto zostaje w wygranym pojedynku? Weronika Flaszak czy Paulina Jędrzejewska? Była to jedyna walka pań na całej karcie dzisiaj. I mamy werdykt sędziowski. Decyzją sędziów wygrywa Paulina Jędrzejewska! Wygrywa Paulina Jędrzejewska, a więc się myliłem, źle punktowałem. Wyglądało to może w naszych oczach trochę inaczej. Dokładnie, ale pojedynek na pewno bardzo wyrównany i werdykt mógł iść w dwie strony. Również fajny opór postawiła jej Weronika Flaszak. Oczywiście. I naprawdę pomimo różnicy warunków fizycznych pojedynek był bardzo wyrównany. Jak się czujesz? A, super, bardzo dobrze. Spodziewałaś się wygranej? W pierwszej rundzie to powiem, że byłoby ciężko, ale zawsze. Długo się przygotowywałaś do tej walki? Ja trenuję 2 lata. 2 lata. Szykujesz kolejne walki, kolejne starcie, kolejny oktagon? Tak, oczywiście, że tak. Dobrze, życzymy Tobie oczywiście powodzenia w karierze MMA. I bardzo dziękujemy. A jeszcze tutaj została Twoja rywalka, której też chcielibyśmy zadać pytanie. Weronika, chyba nie było tak prosto, co? No nie. Miałaś jakiś swój sposób, jakiś swój pomysł na tą walkę? Widzieć, reagować, po prostu. Widzieć i reagować, po prostu. A co powiesz o przeciwniczce? Groźna? Dostałaś troszkę? Silna. Silna. Bardzo dziękujemy, kochani, jeszcze raz. Bardzo dziękujemy za determinację. Dziewczęta naprawdę dały z siebie wszystko. Drodzy Państwo, zanim zapowiemy kolejną walkę, kolejne starcie, oczywiście oddajemy teraz głos znanemu, lubianemu raperowi. Przed Wami we własnej osobie Dedis! Przywitajcie wielkimi brawami! Raz, raz, siemano diabeł. Poznałem wiele ludzi, wiele miast. Poznałem wiele krzyków, wiele praw. Doznałem strachu i tak wielu strat. Poznałem szczęście i miłości smak. Choć nadal niewiele mam lat. Lata lecą jak wypłata i to żaden kurwa news. Ja bym miał więcej zielonych, dałbym mamie kilka snów. Swoje zdrowie oddał babci, jebać kurwa udar mózgu. To los, który cię spotkał, powinien jeździć na wózku. Dalej piszę ten kawałek, żebyś poczuł jak się czuję. Nawet jak mnie nokautuje, bombarduje i pluje i skacze po głowie jak wrzaw. Diable, póki nie odpuścisz, tak będzie wyglądać gra. Dobra mina do złej gry. Pamiętam stare czasy, patrę wzywał na mnie psy. Bo broniłem kobiety, która dla mnie grzechu warta. Bo gdyby nie Matula, nigdy nie chwyciłbym Majka. Ja dalej robię swoje, nawet czasami mam farta. Diabeł chce mnie w teamie, a mnie chroni złota karta. Czarne mam budziwa, dla mnie nieistotna marka. To ja jestem prawdziwy, nieco nosi twoja banda. Za dużo presji na głowie tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala nas, wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Za dużo presji na głowie tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala nas, wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę się poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Raz. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie. O. Raz. Czelać jesteście tutaj jeszcze?
Przyjaciół mam niewielu, serce rwi na cztery części. Jak masz mnie brać do siebie, chcę, by oni życie przeszli. Mają mieć jak najlepiej kasa, domy, zdrowe dzieci. Słońce nie tylko czasami, całorocznie w niekim świeci. Każdy marzyć po 100 lat, ich bobasy nieśmiertelne. Ja stechnę jak legenda, oni kurwa wierzą we mnie. Łeb nie boli mnie od picia, ale całe życie suszy. Nigdy nie byłem potworem, ale diabła to mam w duszy. Taki kurwa właśnie jestem, zawsze chcę, by było dobrze. Jak coś mi nie wychodzi, to się wkurwiam jak niemowlę. I przepraszam się czasami, bywam hamem do potęgi. Póki jeszcze bije serce, to z całego serca dzięki. To właśnie kawałek dla was, z najcenniejszym darem, który otrzymałem z góry. I życzę tobie, słuchaczu, żebyś też miał przyjaciela. 19 majdę słowo, wzięło mi się na wspomnienia. Jeśli kiedyś przyjacielu nie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę, zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę, zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę, zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Dokładnie. Dziękujemy! Tak. Dziękujemy, Czeloć! A zatem, kochani, bardzo, bardzo dziękujemy we własnej osobie. To właśnie był Dedis. Drodzy Państwo, przed nami ostatnie ścięcie. I jeszcze raz ponawiam moje prywatne pytanie. Czy jesteście gotowi? Kochani, od siebie prywatnie zaproponuję, sztruchnijcie sąsiadkę, sąsiada z lewej, prawej łokciem i powiedz: hej, nie śpi, nie śpi. Ostatnia walka przed nami, kochani, z wielkim przywilejem chciałbym przedstawić. To będzie oczywiście walka o puchar. Hello Logistic. Zapraszamy do oktagonu sędziego pana Tomasza Jeriszkę. Bardzo dziękujemy. Walka w MMA. A zatem reprezentujący klub Samolewski Gym. Chcielibyśmy przywitać wielkimi brawami, wielkim aplauzem Krzysztof Body Kleis Ciesielewski! Well, it's hard to be a gambler betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Przeciwnikiem reprezentującym Zenit Łódź Rabro SRC Serbia Nikola Milanović.
grialo sunce, sa Kosova polja ravna, zasijale sve. Startujemy z walką wieczoru dzisiejszej gali VIP Waldzi Pomagaj 3, która odbywa się w Czeladzi. Krzysztof Body Chris Ciesielski kontra Nikola Milanowicz. Prawda, czy ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę twoim zdaniem? Absolutnie ta walka nie wyjdzie poza pierwsze 20 sekund. O, odważnie, zobaczymy. Możemy się założyć. I za chwilę w oktagonie pojawi się nam Nikola Milanowicz, który oprócz kariery w MMA ma również na koncie... Karierę jako ochroniarz. Który MMA również ma na swoim koncie medale na arenie krajowej w judo oraz w sambo. Dokładnie. Przypominam debiut Nikoli w 2001 roku z Mariuszem Pudzianowskim. Mamy już zawodników w oktagonie. Sędzią tego starcia jest Tomasz Jeruszka. Jak już wcześniej wspominaliśmy, do tego starcia miało dojść kilkakrotnie, jednak zawsze znajdował się jakiś powód, aby ono się nie odbyło. Cieszymy się, że możemy go teraz oglądać na tej gali. Ostatnie tutaj wskazówki sędziego Tomka Jeruszki. I ruszamy z tym main eventem dzisiejszej gali. Proszę tutaj nie mrugać. I zaczynamy. Widzimy tutaj, badają się na początku pojedynku. Nie ruszył jeden ani drugi gwałtownie. I Nikola jakimiś tutaj ciosami próbuje dać do głowy Body Christa, ale uderzenia nie dochodzą celu z jednej i drugiej strony. Walka na... badają. No, Claudia... Mamy piękny rzut. Jak już wcześniej wspominałam, Nikola Milanowicz. Ładnie wycięciem poszedł Nikola. Bez problemu obala Body Christa, zajmuje dosiad. No i teraz... pora uwolnić głowę, rozpuścić ręce i zakończyć ten pojedynek. Technicznym knockoutem. Zobaczymy, czy Body Chris wymyśli jakiś sposób, aby wydostać się spod Nikoli, co na pewno nie jest łatwe. Kwestia czasu, myślę, jak odklei się od niego Nikola Milanowicz i rozpuści ręce. No, Klaudia, ale już przegrałaś twój zakład, walka trwa ponad 20 sekund. I mamy trójkąt rękami, pięknie. I czas, uduszony Body Chris klepie technikę trójkąt rękami. Nie była to nawet ta technika, wydaje mi się, dopięta do końca. Była tam bardzo mocna presja uchem. Ale odklepał Body Chris bez niespodzianek w walce wieczoru. Nikola wygrywa. Jedyną niespodzianką jest, że walka trwała dłużej jak 20 sekund. Dokładnie. Myślałam, że Nikola wjedzie w niego ciosami i ta walka zakończy się szybko. Postawił jednak na doświadczenie w judo. Cieszę się bardzo, że mamy poddanie w końcu na tej gali, Tomek. Tak, jedno poddanie. Duszenie trójkątne rękami. Widzimy tutaj, był w dosiadzie, ale wychwycił rękę. Zszedł do pozycji bocznej, udusił Body Christa Nikola. No i oficjalne ogłoszenie werdyktu. Przez poddanie. Zwycięzcą tego pojedynku Nikola Milanowicz! A drodzy Państwo, puchar wręczy właściciel Halo Logistic, pan Piotr Niebała.
oczywiście to jest chwila dla reporterów. Nikola, szybciutkie pytanko, gratulacje oczywiście. Spodziewałeś się takiej wygranej, tak szybkiej wygranej? Wiesz co, ja się w ogóle spodziewałem, że chwała mu za to, że chciał ze mną zawalczyć, no bo nie ukrywajmy tego, ma jaja chłopak. Znaczy ja nie mówię, że jest, nie wiadomo jakim jestem fajterem, ale chodzi o to, że dłużej trenuję od niego i walczyłem z większymi przeciwnikami niż on. Wiesz co, to jest gala charytatywna, cel charytatywny i to jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy oczywiście, że pokazuje nam Nikola swoje serce i przede wszystkim szacunek za to, że docenił swojego rywala. To jest też niesamowita rzecz. Kiedy zobaczymy Ciebie w oktagonie? Kolejny raz. Na razie tydzień temu walczyłem zawodowo. Tutaj może była powiedzieć charytatywna, freakfakowa walka. Na spokojnie muszę wrócić do treningu. Wszystko zależy od mojego trenera mistrza Brave'a, który jest Marcin Bandel. I właśnie od niego, jak on powie, że jestem gotowy, nie chcę popełnić błędu, którego popełniłem przedostatnio. Dlatego na spokojnie wracam na matę, zapierniczam dalej. I z czego właśnie chciałem podziękować w ogóle właścicielom właśnie gali tej, Dawidowi i resztę właśnie tutaj na pewno ma wspólników, za to, że tutaj mogłem zawalczyć. Podziękuję dla publiczności tutaj, właśnie, która też przyszła pomóc w tym celu charytatywnym. To jest najważniejsze, po to się tu spotkaliśmy. I chciałem jeszcze najważniejsze podziękować moim trenerowi, mojemu narzędnikowi, to jest Bandel, jeszcze raz powtarzę, Mish Brave, Basyl z Gromdy, Jacek Zapalska, które dzisiaj nie mogli, ale są inne chłopaki, Piotr Kuczera, który jest wielokrotnym mistrzem Polski, judo Europy. Tutaj mamy Darka syna właśnie, Filip, mojego sponsora, który też na pewno dzisiaj dużo dołożył do cegiełki. No i co? I tutaj podziękować dla mojego młodego, który dzielnie tutaj był cały ze mną czas. Myślę, że jest pierwszy, ostatni raz, także no i dziękuję Tobie, miło Cię poznać. Nie jesteś taki niemiły, jak mówią dziewczyny. Bardzo dziękuję, szacunek pełen i oczywiście serducho. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszego zwycięzcy, Nikola Milanowicz! Jak się walczyło? Spodziewałeś się czegoś takiego? Ja muszę przede wszystkim powiedzieć tak, z racji tego, że większość z ludzi kojarzy mnie z komediowego kontentu, więc pozwolę sobie oczywiście na taki komentarz pół żartem, pół serio. Póki walka była w stójce, to prowadziłem na punkty. A tak na serio, słuchajcie, oczywiście spodziewałem się tego, że jeżeli walka zejdzie do parteru, to może być kiepsko. Jest to kawał konia, bardzo silny facet. To był najcięższy rywal z moich dotychczasowych freakfightowych przeciwników, w freakfightowych walkach, bo to nie jest freakfightowy przeciwnik, to jest sportowiec, to jest judoka. Robiłem co mogłem, tak jak obiecałem, nie zrobię kroku w tył, jeżeli walka będzie w stójce. Tak jak myślałem, no walka zeszła do parteru i tam już było ciężko. Natomiast dziękuję bardzo Nikoli za tą szansę, bo powiem szczerze, że jakby jeszcze kilka lat temu ktoś mi powiedział, że stanę przed taką szansą skrzyżować rękawice z takim sportowcem jak Nikola Milanowicz, który, co by nie mówić, walczył z Mariuszem Pudzianowskim. To bym w to nie uwierzył. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy mnie wspierają, wszystkim, którzy mnie kibicowali. Dziękuję tym prawdziwym, nie chorągiewkom, tylko tym prawdziwym, którzy są mimo wszystko dumni po zwycięzcy, wierni po porażce. Podjąłem wyzwanie, tak jak powiedziałem, nie położyłem się po jednym ciosie, chciałem się bić w stójce, nie udało się, życie toczy się dalej. Pozdrawiam z tego miejsca również serdecznie wszystkich moich sponsorów, którzy mnie wspierali do tej walki. I co najważniejsze, słuchajcie kochani, ukrywałem to cały czas w mediach społecznościowych, ale na dniach, za tydzień lub półtora rodzi mi się córeczka Kornelia. Pozdrawiam moją Anetkę, która mnie ogląda. Kocham Cię, skarbie. Wiem, że jest różnie między nami, ale kocham Cię. Czekam na naszą Kornelię już wkrótce. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję Dawidowi Kurtysiakowi, całej Federacji Walcz i Pomagaj. Warto pomagać. Zrobiliśmy coś z Nikolą w szczytnym celu. Dziękuję. I jeszcze na koniec. Co się robi na lekcjach plastyki? Kochani, to jest niesamowite, ile dojrzałości, ile serducha, w tym wszystkim ile pokory. Pomimo przegranej, jednak naprawdę jest wielki szacunek do swojego rywala. Drodzy Państwo, zanim zakończymy i pożegnamy oczywiście z naszego oktagonu, specjalnie poprosiłem pana Piotra, który wręczał przed sekundką nagrodę. Pan Piotr zdaje się dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Wszyscy, którzy chcieliby, tak? Dzisiaj, 3 października. Ale dzisiaj,
Tak, nie, dzisiaj wiem, że chłopaki chcą obejść tą, ale nie, 3 października obchodziłem urodziny, z czego serdecznie dziękuję. Widzę, że chłopaki idą. Zróbmy inaczej, dzisiaj obchodzisz urodziny, a to, że masz 3 października, to mamy w nosie. Śpiewamy razem! 100 lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat! Niech żyje, 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 żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz koniec dokładamy wielkie brawo i wszystkiego najlepszego pan Piotr Nieba! Dzisiaj kończy swoje 18 urodziny. Do samego rana pijemy na jego koszt. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, z mojej strony bardzo, bardzo dziękuję włodarzom, bardzo dziękuję organizatorowi. Dzisiaj kilkukrotnie wymieniliśmy imię Dawid Kurtysiak, któremu bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na kolejną galę VIP, która odbędzie się już niebawem. Odwiedzajcie oczywiście fanpage Gala VIP. Tam będzie również licytacja łańcucha. Drodzy Państwo, ja szybciuteńko jeszcze raz ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim sponsorom. Miasto Czelać. CKS Czelać, Mosyr Czelać, sponsor strategiczny Hello Logistic oraz Hello Road, Montosal Silesia, przeliczkosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych, Jubiler Niko, Aqua Woda Sodowa, Pasja TV, Grupa Wolf, Zombisty Video, Show Your Strange, DBX, Bushido, Zielony Listek, Hotel Szafran i Pano Media. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Z mojej strony to będzie wszystko dla Was specjalnie. Markus P. Do następnego razu. Jeszcze oddaję mikrofon. A ja mam tylko jedno do Was. 1924 CKS! CKS! Dziękuję bardzo wszystkim. Ile poweru! Dzięki bardzo! Do zobaczenia! Cześć! I gala MMA VIP Walczy, Pomagaj, czy dobiegła końca. Za nami emocjonujące i te mniej emocjonujące pojedynki. Ja dziękuję za uwagę. Ja również i zapraszam teraz do emisji najlepszych akcji, które mogliśmy oglądać tego wieczoru. I oczywiście na kolejną edycję gali MMA VIP Walczy, Pomagaj. Dziękuję i do usłyszenia. Tomek Jakubiec i Klaudia Mitko.